Sponsorem odcinka jest Bank Millennium. Konto Mój Biznes z kartą debetową Visa to idealne rozwiązanie dla aktywnych przedsiębiorców, ponieważ z prowadzeniem własnej firmy jest jak ze sportem. Potrzebna jest systematyczność i konsekwencja, ale też duża doza elastyczności. Otwierając online konto Mój Biznes z kartą debetową Visa, możesz otrzymać w promocji po spełnieniu jej warunków e-kartę o wartości 200 zł do wydania na przykład na sportowe zakupy. A przez pierwsze dwa lata prowadzenie konta Mój Biznes i przelewy internetowe w złotówkach i euro będziesz mieć za darmo. W biznesie, jak w sporcie. Regularność się opłaca. Bankując aktywnie i spełniając warunki promocji, możesz otrzymać do 1000 złotych zwrotu za przelewy do ZUS. Po więcej informacji zapraszam do opisu odcinka. Słuchacie serii Na dwa głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTube i Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Chciałam powiedzieć, że najważniejsza kwestia dotycząca dzisiejszego odcinka to jest to, że wybrałam sobie spodnie pod kolor moich włosów. <noise> I realnie myślałam o tym, kiedy zastanawiałam się, jak tutaj się zaprezentować, że to będzie taki, taki piękny, spajający tak. element. Tak. Kolor spodni, kolor włosów, fakt, że pochodzimy z Łodzi, Och, fakt, racja, że to zapominam. obie mamy na imię Karolina, bo ja tak naprawdę mam na imię Karolina. A ja to odkryłam ostatnio, jak mi się pokazało na Whatsappie, jak się nazywasz. Tak, i nawet to, że nasze niki na Instagramie mają tą samą e, liczbę liter. Kaja Gołuchowska, Karolina Sobańska. teraz to liczyłaś? <laughs> maybe, maybe nikt, not. Nikt nie mówił, że zapraszasz kogoś normalnego. No dobrze, i jeszcze mamy, jeszcze mamy młodsze rodzeństwo w podobnym wieku, które też chodziło tak. do równolegle jakichś tam podobnych szkół, i wiele ma wspólnych rzeczy ta historia. A najdziwniejsze jest to, że spotkałyśmy się dopiero, to było w zeszłym roku? Od koniec zeszłego czy na początku tego? Nie na pamiętam. początku tego, na chyba. Początku tego tak, roku. Tak, tak. I jakoś tak, tak. los chciał nas przeciąć, a przecięłyśmy się dopiero w tak. 2024. Więc dziękuję, że mogę tu być. O, cieszę się. Słuchaj, ja. Jestem fanką tego lata, choć prawdopodobnie kiedy ten odcinek jest y, emitowany, to już to, to lato jest na takim. Mo mocno, mocno y, nas opuszcza, ale dygresyjnie, bo nie byłabym sobą, zdradzę, nagrywamy to w połowie sierpnia. Ja już mam takie poczucie, że w powietrzu jest jesień. Tak, i to jest strasznie ciekawe. Zmieniła dziwne. się aura. Zmieniła się, ale też nie wiem, czy tak było od zawsze, czy ja po prostu dużo wyjeżdżam i nie dostrzegałam tego w wakacje. Mm. Też wiesz, mam urodziny w środku sierpnia i zawsze mi się wydawało, że mam urodziny w środku lata. Mm. A teraz mam poczucie, że mam urodziny tak. no, pod koniec lata Słuchaj, i na początku jesieni. Niedługo trzeba będzie wystawić dynie? na ganek. Trzeba będzie włączyć Gilmore Girls. Trzeba będzie wypić e, matcha latte z jakimiś fajnymi... Pumpkin spice pumpkin latte, Pumpkin spice tak. latte I to z... będzie w przyszłym roku na moje urodziny będzie wykrawanie dyni zamiast, wiesz, jakieś letnich Love rzeczy. It. No, ale nie, naprawdę. to Mnie to wzrusza, bo nie wiem, czy kojarzysz to uczucie, jak powietrze jest inne, kiedy... Tak. Jest jesień i mi się ono wtedy kojarzy z tym, jak się szykuje do szkoły, kiedy są te pierwsze dni szkoły. Ostatnio byłam w dużym supermarkecie i zobaczyłam wystawione zeszyty i mimo że absolutnie nie potrzebuję żadnego zeszytu, to spędziłam kilka przyjemnych minut. Też lubię ten czas, wiesz, bo ja lubię zaczynać od nowa. Mm. Jest, coś, jest coś w tym toksycznego, bo to jest ten nasz perfekcjonizm, czyli ta czysta Och, kartka, ale jest też coś w tym takiego ekscytującego, że jakiś rozdział się zamyka, to też jest o urodzinach, jakiś otwiera i, i ja lubię zaczynać od nowa, więc czysty zeszyt kojarzy mi się z tą nową klasą i z tym, że można dostać piątkę nawet z przedmiotu, z którego wcześniej się miało dwójkę. No to tak wiesz, dobrze wchodzimy w oceny, i już mm -hmm, tutaj wiesz jakaś rywalizacja. Mm -hmm, tak. Już to pięknie nam się wszystko spaja, ale powiem ci, że um, a propos właśnie nowego startu we wrześniu, to ma sens stylu perspektyw, bo mamy nowy rok szkolny, ale też pod kątem na przykład nowego roku, wiesz, astrologicznego, czy od tej strony bardziej duchowej, też coś zaczyna od września, że tak naprawdę my często zaczynamy od zera i próbujemy gdzieś tam myśleć o jakichś nowych nawykach, postanowieniach od stycznia, a, a energetycznie ten wrzesień aż się prosi po tym upalnym lecie, które jest takie pełne zabawy, bez troski, trochę lenistwa, nam się zaczyna chcieć, bo się robi trochę chłodniej, ale jak powiedziałam ci o tym, o tym poranku, to dla mnie jest to takie niesamowicie nostalgiczne, bo zawsze widzę siebie, jak na przykład mam na sobie jakąś krótką sukienkę, gołe nogi, i rano wsiadam do samochodu jadąc do szkoły i jest mi jeszcze zimno, ale jestem ubrana tak letnio, bo wiem, że jeszcze będą te ostatnie ciepłe dni. Jakoś to mnie tak. no, strasznie mnie to rozczula. Aż mam tak, czy to jest takie dziwne, że już nigdy nie będę w szkole? Tak, to jest trochę starość. W ogóle ta nostalgia, prawda? No, za przemijaniem, tak. za latem, za upływem czasu. Widziałaś ten film W Głowie się nie mieści dwa? Jeszcze nie widziałam. Bo tam dobra, za ale to w ogóle nic istotne dla całej fabuły. Jest tam właśnie y, emocja, która się zwano nostalgia i tam hmm. jest tak trochę y, 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 prześmiany, że y, ona ona się pojawia dopiero później, myślę, że ja od dziecka miałam nostalgię. Ale wiesz co, ja też byłam taka stara malusieńka, no. czyli y, jak miałam 13 lat, to już mi się wydawało, że jestem za stara na niektóre rzeczy, między innymi na taniec, już myślałam, nie, już za późno, już po prostu za późno zaczęłam, a teraz to mi się wydaje w ogóle, wiesz, bez sensu, ale rzeczywiście ja z tą nostalgią musiałam mocno y, pracować, więc się utożsamiam, ale cała nasza dzisiejsza popkultura też jest oparta na nostalgii, moda. No właśnie, bardzo lubimy przez ostatnie dekady zerkać wstecz, czy to idealizując tą przeszłość, czy faktycznie tęskniąc za rzeczami, które były lepsze. Takie, częst, część osób powie brak technologii chociażby. Więc y, myślę, że w ogóle jakbym miała znaleźć taki wspólny temat przewodni ostatnich 15 lat, to by była nostalgia. A to, jest, absolutnie. to jest mega ciekawe, powiem Ci, że ja nie jestem znawczynią, jeśli chodzi o historię mody i zastanawiałam się, czy to było zawsze tak, że jakaś, czy tam dana dekada czerpała z jakiejś dekady? Wiele lat wcześniej. Czy to jest jakiś właśnie trend, że mi się daje, że. Tak Myślę, że jeszcze w latach 90. byliśmy podekscytowani przyszłością. Okay. Nawet jak się ogląda filmy, które są sci-fi, no to wyobrażaliśmy sobie, że za 30 lat będziemy żyć w jakimś super technologicznym świecie będziemy mieć latające samochody, że będziemy bardzo nowocześni. I bardziej chyba była taka właśnie ekscytacja związana z przyszłością, a teraz mam wrażenie, że właśnie bardziej jest nostalgia za przeszłością. Bardziej myśląc o przyszłości, obawiamy się, myślimy o katastrofie ekologicznej, myślimy o tym, czy chociażby warto mieć dzieci w obecnej sytuacji i z taką większą obawą, a wcześniej z taką ciekawością. Więc oczywiście to jest moja interpretacja tego, ale tak jak ja sobie analizuję kulturę popularną, w Polsce też w szczególności, no to był koniec komunizmu, wejście w kapitalizm, jeszcze takie zachłyśnięcie się, że to jest taki świat, który stoi przed nami otworem, że każdy jest w stanie spełnić swoje marzenia. Nie mówiliśmy wtedy jeszcze tak o nierównościach społecznych, które ograniczają naszą sprawczość, tylko właśnie była ta niewidzialna ręka rynku i człowiek, który jest w stanie zrobić wszystko, o czymkolwiek marzy. Więc no, to są moje argumenty na to. Ja się tak cofnę odrobinę, bo powiedziałaś jedno zdanie, które jest dla mnie bardzo, bardzo cenne i musimy, musimy tam zanurkować, co to znaczy, że byłaś za stara, mm -hmm. żeby tańczyć. Tak. Co, 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 w ogóle o co chodzi? Tak. To jest moja pesymistyczna natura. Dużo osób, jak obserwuje mnie na Instagramie i widzi czasami moje żarty, to wydaje im się, że jestem taka wesoła, ale myślę, że moje żarty, w szczególności z mojej relacji z ruchem i sportem, wynikają z takiego właśnie pesymizmu. Podobno najlepsi, najlepsi komicy są najsmutniejsi. No I niestety, rzeczywiście. ta historia pokazała. To jest no, coś w smutne, tym jest. Ale coś w tym jest. I rzeczywiście ja mam w sobie taki głęboki, moje defaultowe ustawienie to pesymizm hmm. i rzeczywiście było tak, że kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, zostałam zapisana przez mamę na tańce, ale nie, nie czułam się w nich najlepiej. Potem poszłam do innej szkoły tańca, do której zresztą ty też chodziłaś, łódzkiej i miałam to 13 lat i ja naprawdę pamiętam, jak myślę o tym, że już jestem taka stara, więc ja już nie będę dobra w tym tańczeniu. Więc już, a wiesz, z taką motywacją człowiek nie będzie no tak, regularny. Nie po co zaczynać w ogóle? Dokład, tak? Dokładnie, skoro i tak już wszystko przepadło. Więc rzeczywiście byłam takim smut, smutaskiem trochę w tej kategorii. Ale I wróciłaś potem jakoś, znaczy wróciłaś, nie było do czego wracać, czy, czy rozpoczęłaś to? Znaczy przyszedłe... nie, chodziłam jakiś czas y, i potem już w dorosłości chodziłam przez półtora roku na pole dance, teraz mm -hmm. y, chodzę od. Trzech lat na zumbę, więc ten taniec się pojawia, ale rzeczywiście w tym takim kluczowym momencie, kiedy on mógł mieć ważniejszą rolę w moim życiu, bo jak człowiek jest młody, to wiadomo też bardziej elastyczny tak życiowo i tam różne fajne elementy się pojawiają, to, to sobie odebrałam tą szansę moim negatywnym nastawieniem, zdecydowanie. Jest też człowiek bardziej elastyczny w ciele, to, to jest też, fakt. Tak, tak, tak. Ale tak, tak. słuchaj, tak myślę sobie, wiesz, słuchając ciebie, że no nie, to ja zawsze byłam mega optymistyczna. Jestem, tak myślę, ale jednocześnie też miałam podobne przemyślenia a propos tańca, bo mam niesamowitą fanką programu You Can Dance. Mm. Nie wiem, czy oglądałaś. Oczywiście, no, ale no, ja wszystko oglądałam. Jeździłam na live y do Warszawy, żeby po wow. prostu dostać autografy od moich ukochanych. tacy, ja miałam obsesję. <laughs> Rodzice mi drukowali. Y podobizny tancerzy i dostałam, dostałam taki biały marker na który, który w ogóle wiesz było coś widać jak podpisywało się zdjęcie więc myślę że ci tancerze którzy pierwsza z życiu byli przed kamerą by, byli w lekkim szoku że dzieci mają aż y, taką po prostu fazę na nich ale uważam że to było urocze no i też miałam to przemyślenie że mega bym chciała wygrać you can dance, ale żeby iść do you can dance trzeba mieć 16 lat a mi zostało bardzo mało czasu i w sumie to ja się właśnie nie wyrobię, żeby osiągnąć mm. ten, ten poziom profesjonalisty, więc bardzo mnie to też zasmuciło. No ale tutaj nam się to, wiesz, łączy z, z jakimś takim, em, nie wiem czy błędem myślowym, ale jakimś bardzo dziwnym założeniem, które miałam jako dziecko, i to się mocno gdzieś tam wiąże z moją historią i sportową i w sumie każdą, że ja byłam przekonana, że, człowiek musi, że każdy człowiek musi być w czymś mistrzem świata i po prostu musimy sobie wybrać, którą ścieżką mistrzowską podążamy. I właśnie zastanawiałam tak. się, co to może być u mnie, a że byłam bardzo sportową e, osobą. To w ogóle to jest ciekawe. Ja chyba o tym mówiłam, zresztą e, z Justrą Świetlicką nagrałyśmy rozmowę o, o mojej takiej historii sportowej, więc wierzę, że dzisiaj się e, trochę od tego odbiję i pójdę dalej, ale dla kontekstu jeżeli ktoś tego nie słuchał, to byłam bardzo wysportowanym dzieckiem i gdzieś tam na każdym etapie edukacji miałam jakąś opcję pójścia w sport zawodowy, który oczywiście mnie mega kręcił i w danym momencie mówiłam, tak, to jest świetny pomysł, ale moi rodzice mnie gdzieś tam tego, od, od tego odciągali i za to teraz jestem im w sumie wdzięczna, że jakby cieszę się, że nie poszłam, bo tam, wiesz, jakieś były takie bardzo dziwne pomysły typu jazda figurowa na lodzie na przykład mm. w podstawówce, potem, wiesz, potem w w późniejszej części podstawówki to, było, to był balet i potem moje różne pomysły taneczne, wcześniej jeszcze coś tam z, z pływaniem, z tenisem, no wszystko, czego się nie dotykałam, to była ta myśl, a może jednak, pewnie wynikało to właśnie z tego, że jednak tak jest nasze społeczeństwo skonstruowane, no że wiadomo, jeżeli trenerzy widzą jakiś tam potencjał w dziecku, no to myślą sobie, dobra, no to trzeba pchać na zawody i idziemy z tym dalej. I, i w sumie serio, jestem szczęśliwa, że moje rodzice mieli zawsze takie poczucie, że okej, okay, testuj sobie te rzeczy, ale może nie stawiaj wszystkiego na, na jedną kartę, no ale jednocześnie nadal dorastałam w poczuciu, że no gdzieś trzeba tą ścieżkę mistrza obrać. I najsmutniej z tego wszystkiego, podsumowując tę wypowiedź, było mi właśnie z tańcem. Że ja nie wygram You Can dance. Nie wygram. Czaisz? Nawet mm -hmm. nie, że nie wystartuję. Tak. Ja nie wygram tak. You can dance. No więc w ogóle nie ma, nie ma, nie ma tematu. Tak. Mogę sobie tańczyć, ale to tak no tak bierz, raz, tak. dwa razy w tygodniu. Jakby tak to nie, nie miało znaczenia, nie? Tak. W ogóle powinni stworzyć jakiś fajny nowy format taneczny w telewizji. Brakuje czegoś, nie? Totalnie. Tak. W ogóle, znaczy dobra, nie wiem, nie jestem z znawczynią, więc może są <laughs> jakieś, ale wydaje mi się, że nie ma nic takiego, co by sprawiło, że. Nawet, ale nawet wiesz, na streamingach tak. jest tyle różnych programów rozrywkowych na platformach streamingowych, tak. które potrafią mnie wciągnąć, mm. pomimo że się tego nie spodziewałam. E, natomiast nic takiego tanecznego, co by rzeczywiście się tak poniosło, mm -hmm. nie no. ma. Taniec jest fantastyczny. Ja teraz y, w ramach mojej y, ruchowej. Rutyny, właśnie zumba jest y, czymś takim. Czeko, rozbawiam. Miałeś taką minę moją ruchową, docieram rutyny. się z tyłatem. Dokładnie. Bo tak y, obawiałam się użyć słowa rutyna, bo to narzuca jakąś taką sztywną regularność, której ja nie praktykuję i w swoim przypadku jej nie polecam. Mhm. Bo zawsze jak sobie coś zakładam, że dobra... Od tego tygodnia już jestem, prawda, idealna i staję się zawodowym sportowcem i codziennie się ruszam to okazuje się, że to jest najgorszy tydzień z tych wszystkich. Wiesz o co chodzi? O Takie nie. jakby. Nie, nie, to bardziej musi być taki flow. Trochę też to jest o słuchaniu ciała. Ja też zresztą od wielu lat jestem na takiej drodze budowania w ogóle umiejętności słuchania swojego ciała. Co jest bardzo trudne, poczułaś to w ciele. Poczułam to. I zumba stała się czymś takim, do czego z większą lekkością niż do innych aktywności wracam, bo ja nie jestem tą osobą, która, mimo że na siłowni, ćwiczę już ponad dwa lata regularnie. Ale też sama, z trenerem? Ktoś ci powiedział, co robić? Z trenerką, robić? Okay. Z trenerką ćwiczę. Sama bym w życiu się nie poddawała tym torturom. Muszę mieć jakiegoś... Kata. Kata, <laughs> dokładnie. <laughs> sama nie. E to nie mam tak, że o, wstaję, i idę na siłownię, i że jest to dla mnie taka. Ja dużo mówię o takiej pracy emocjonalnej, bo często osoby, które mają dobrą re relację z ruchem, jest im bardzo trudno utożsamić się z takimi zmaganiami pod tytułem: Nie mogę, nie chcę mi się, jest to łączone z jakąś słabością moralną, a to często wynika z takiej dodatkowej pracy moralnej, które na przykład osoby. Pracy emocjonalnej, niemoralnej, e, którą muszą wykonać osoby, na przykład, które mają e, problemy ze zdrowiem psychicznym i tak dalej, nie? Że wiadomo, można powiedzieć o sobie z depresją, idź, pobiegaj, i to ma w sobie jakąś. E, Ponieważ, na przykład, ja w momencie, kiedy do terapii dołożyłam regularny ruch, zobaczyłam, że ma on ogromny wpływ na moje zdrowie psychiczne, ale zanim ja doszłam do tego punktu, w którym miałam taką sprawczość, pewność siebie ym, i siłę wewnętrzną, żeby pójść na tą siłownię, żeby zacząć się ruszać, to naprawdę dużo tej pracy emocjonalnej musiałam, musiałam wykonać i nadal muszę ją wykonać mhm. przed różnymi aktywnościami. Dlatego też y, w mojej pracy staram się dużo mówić o tych zmaganiach i też nie przedstawiać ich jako, coś co ma jakieś zakończenie, bo często kiedy mówimy o depresji albo o zdrowiu psychicznym mamy takie poczucie, że ktoś jest chory, a potem ktoś jest zdrowy. A to po prostu nie jest tak proste. A co było dla ciebie najtrudniejsze albo co zaważyło o tym, że w końcu miałaś tą gotowość i właśnie tą sprawczość, że okej, okay, Idę ćwiczyć, bo mm. rozumiem, że przez jakiś dłuższy czas miałaś tak, że miałaś dane, że ruch jest ważny, że ruch jest zdrowy, ale nie byłaś w stanie zebrać się, zmotywować do tego, żeby rzeczywiście się poruszać. Jestem ciekawa, jakby coś mm. co takiego wydarzyło. Jak, czy pamiętasz taki moment zwrotny, albo to się najbardziej to utrudniało? Myślę, że jak wiele. Kobiet albo osób w ogóle. Ja miałam wiele prób, wiele zrywów, bo często takie osoby, które są oskarżane o lenistwo, to są paradoksalnie osoby, które bardzo próbują, bardzo hmm. się starają, bardzo chcą robić coś regularnie, ale przez różne um, okoliczności związane właśnie ze zdrowiem psychicznym bądź inne nie są w stanie tego zrobić. Więc ja oczywiście różne próby podejmowałam. Natomiast rzeczywiście takim momentem przełomowym była pandemia. Kiedy ten brak ruchu stał się tym bardziej, tym bardziej zaczął wpływać na moje życie, że przynajmniej ja sobie kompensowałam to takim lataniem między budynkami na uczelni, tutaj trzeba coś załatwić, podjechać do pracy, wiesz, taka po prostu zajętość życiowa powodowała, że spacerowałam, chodziłam. Nagle nas zamknęli, więc nagle byłam w domu. Nagle trzeba było całkowicie przeformułować tą relację z ruchem, i ja w gabinecie mojej psychoterapeutki powiedziałam, że chciałabym sobie zrobić coś takiego jak rok dla ciała. I to w ogóle nie miał być żaden projekt medialny, tylko to miał być mój projekt w gabinecie, ponieważ miałam takie głębokie poczucie, że udało mi się poukładać relacje z rodzicami, które są bardzo ważne też, wiesz, w terapii. Udało mi się poukładać relacje z moim partnerem, zawodowo jakoś to tam szło do przodu. Ale z tym ciałem nadal byłam, było mi niewygodnie z wielu powodów. I, i, i z takich estetycznych, i z takich ruchowych, i też z, z jedzeniowych. Więc mówię, robię sobie rok dla ciała, bo czuję, że moje ciało zawsze było ostatnie w kolejce. Zawsze ważniejsza była szkoła, studia, praca, relacje. Nigdy nie było tak, że wyszłam wcześniej z pracy, żeby się poruszać. Nie? Wiesz o co chodzi. Generalnie w ciągu dnia podejmujemy milion decyzji i to ciało było na ostatnim miejscu. No i ten rok dla ciała się rozpoczął i ja zaczęłam próbować now nowych różnych aktywności, szukać tego, co mi będzie odpowiadało. Zaczęłam rozmawiać z ludźmi, w szczególności z kobietami o różnych ich doświadczeniach. Zaczęłam czytać książki i przyglądać się bardziej intensywnie w swojej relacji z ciałem. No. Ale ci, że jak rozmawiam z różnymi kobietami, to dostrzegam takie zjawisko, że my mamy tendencję, jak w bardzo wielu yy, dziedzinach, opadać w skrajności. Mamy Jasne. albo dziewczyny, gdzie pewnie ja bym siebie bardziej tam wsadziła, które nie mają problemu z tym, żeby się zmotywować i wyjść i ćwiczyć, ale to idzie właśnie no, nie, może nie powiem, że w obsesję, ale w taki moment, gdzie jeżeli tego nie zrobisz, no to jest lekka panika mm. i że to jest oczywiste, że ja się zmotywuję, a kiedy ciało próbuje Ci podsunąć sygnał, że może to jest czas na regenerację, to nie wiesz jakby, czy słuchać tego, czy to jest jakiś po prostu wewnętrzny leń. To jest o słuchaniu swojego tak. ciała, czyli ja, czy ja naprawdę jestem zmęczona i potrzebuję tak. regeneracji, czy to są jakieś tam blokady? I wiesz, i znowu wydawało mi się, że okej, okay, to pewnie wszyscy potrzebują tego komunikatu, którego ja potrzebowałam, a potem zdaję sobie sprawę, że mamy też drugą stronę spektrum, czyli właśnie to, że nie jesteśmy w stanie się zmotywować, nie jesteśmy w stanie wyjść, nie jesteśmy w stanie się przełamać. No i oczywiście dążymy do tego, żeby spotkać się gdzieś po środku, właśnie słuchać yy. tego ciała, żebyśmy wszyscy byli i były przede wszystkim aktywne, yy. ale słuchając tego, co mówi nam ten. Wewnętrzny głos, czy zewnętrzny głos, bo ciało jest i zewnętrzne, i wewnętrzne. Ale, yy, ale tak, to była moja refleksja przez, przez długi czas i myślę, że. Gdzieś tam nauczyłam się ze sobą komunikować, kiedy właśnie nie wiedziałam, gdzie jest ta cienka granica między tym, że trzeba się zmotywować, czyli prawdopodobnie częściej to spotyka te osoby, które nie mogą się zebrać do, do, do ćwiczeń, a gdzie jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, hej, dzisiaj zostaję na kanapie, bo tego potrzebuję, co pewnie częściej pomogłoby usłyszeć osoby, które się przetrenowują. Tak. I, I wiesz, i my też żyjemy w czasach oczywiście, gdzie najchętniej chcielibyśmy, żeby ktoś nam ułożył plan treningowy, powiedział ma, nam, tak. jak mamy funkcjonować, którego dnia robić co i Dzięki temu będzie łatwiej, tak myślę znowu, czy przy, w przypadku odżywiania pracy, czy ćwiczeń snu cokolwiek. Wiesz, wiesz, czym ja się pocieszam, że te wyzwania są paradoksalnie dość nowe, bo gdyby porozmawiać z naszymi babciami, jakie pójść na siłownię, jakie pójść. Przecież człowiek pójdzie, pracuje w polu, albo. No tak no właśnie, ruch był spontaniczny W przypadku i był mojej babci, jako pielęgniarka na um, trzy zmiany, w ogóle wiesz, więc. To jest metafora, którą bardzo lubię powtarzać, czyli o psach border collie. Są to psy pasterskie, które były wykorzystane do zaganiania zwierząt. W Stanach są farmy, które ze specjalną opłatą pozwalają właścicielom psów. Zapisać je na takie zajęcia, które właśnie polegają na zaganianiu bydła. Czyli generalnie biorą takiego Border Collie, który mieszka w jakimś fancy apartamencie w LA i mówią, słuchaj, teraz jedziemy na farmę, ty sobie pozaganiasz, bo to dobrze wpłynie na twoje zdrowie psychiczne i fizyczne i oni płacą temu farmerowi. I to jest takie odwrócenie. I trochę mam wrażenie, że my funkcjonujemy analogicznie. Tak. My nie musieliśmy myśleć o tym, żeby wplatać ruch w nasze życie i nie musieliśmy budować tych strategii jeszcze dość niedawno, mhm. a teraz też przez wiele przywilej, przywilejów, które pojawiły się w naszym życiu, nagle tak. musimy i trochę się w tym gubimy i właśnie chętnie chodzimy w skrajności. Nie ułatwia tego cały temat obsesji piękna i tego, jak reprezentują kobiece i męskie ciała media i, i gubimy się w tym, ale jest to w jakiś sposób pocieszające i takie trochę zabawne, że my tak. naprawdę jesteśmy tymi chomikami, któremu, tak. którym trzeba wstawić po prostu to koło do klatki, nie? Trochę też to smutne w sumie. Ale... No, bardzo mi się podoba ta analogia, bo ona też zdejmuje jakby ten cały patos mojej wypowiedzi. Jest tak lekko wyśmiany w dobrym tego słowa. Ale znaczeniu. też trochę zdejmuje taką odpowiedzialność, bo my tak często mówimy sobie: Jezu, jestem niewystarczająca, jestem słaba, jestem leniwa. Nie, nawigujesz system. Który jest nieznany, niezrozumiały i nienaturalny. Tak, no jeszcze wiesz, idąc dalej, wiesz, cały, cały system, który zachęca nas do tego, żebyśmy siedzieli, y, nie byli uważni i tuli tak, się. Tak, konsumowali, no, wchodzimy, wchodzimy do sklepu, mnóstwo przetworzonej żywności i tak dalej, jakby naprawdę. to, to... To nie jest do końca o nas, tylko o czymś znacznie większym, dlatego dla mnie zawsze się wydaje to takie bardzo wąskie, kiedy patrzymy na człowieka i jesteśmy w stanie powiedzieć, nie, to ty, to ty jesteś po prostu leniwy. No kurde, to jest znacznie bardziej złożone, naprawdę. No ale też właśnie złożone o tyle, że każdy z nas też jest zupełnie inny, już i abstrahując od tych czynników zewnętrznych, typu jaką mamy pracę, jaki mamy styl życia, mm -hmm. też każdy z nas... Ma pewne wrodzone predyspozycje i potrzeby, zarówno to akurat ja często daję analogie jedzeniowe, no bo to jest gdzieś tam mi bliskie i pokrewne, ale już yy, może odpuszczę sobie. Skupmy się na tym ruchu, że yy, fajnie jest, myślę, spojrzeć sobie właśnie na to, w jaki sposób lubiliśmy spędzać czas też jako dzieci. Albo czy właśnie byliśmy tymi dziećmi, które po prostu były jak dziuraselki, czy byliśmy tymi dziećmi, które może były bardziej spokojne. No Ja ewidentnie miałam bardzo dużo energii i im bardziej zaczynam. I już wydaje mi się, że świadomie pracuje ze swoim ruchem i ze swoim codziennym życiem. To widzę, że mi na przykład praktycznie przez większość miesiąca, bo tutaj znowu wchodzimy w kolejny poziom czyli cykliczność, i jakby sport dla facetów to jest co innego niż sport dla kobiet. I ja w sensie takim wiesz że to mi chodzi tak, to jest w, w bardzo kontekście ciekawe. naszego układu hormonalnego, Oczywiście, to mam na myśli. To jest bardzo ważne. My jednak funkcjonujemy w takim systemie dobowym, który jest ustawiony pod hormony męskie. Na, w jakimś stopniu to... Żeby się nie powiedzieć, cały świat jest pod to ustawiony no, i tam. wszystkie badania tak. są pod to zrealizowane. Tak, tak, tak jak ostatnio pod moim y, filmem na YouTube, ktoś napisał wieje feminizmem. Ja bym szok, szok niedowierzam. No, coś nowego. W ogóle nie. Ehm, tak, i ostatnio miałam okazję brać udział. E, moje sportowe przygody. Zabierają mnie w bardzo dziwne miejsca. Jestem twórczynią akcji Nienawidzę Biegać, o czym ty wiesz, ale może słuchacze nie wiedzą. I między innymi zostałam zaproszona na trening kadry kobiecej Legi. Uh. I zostałam zaproszona na ich obiekt, który jest szalenie nowoczesny. W ogóle budują im nowy budynek, tam, mają super trenerów i. Świetnie było widzieć, że ten kobiecy sport zaczyna dostawać pieniądze, które męski sport już dawno temu miał. I między innymi trenerzy opowiadali o tym, jak strukturyzują treningi dziewczynom i oni je układają właśnie pod cykl. Ale świetne. Mają tam trzy grupy, i w zależności od tego, Wiecitarzy. w których dniach, w jakiej fazie jesteś, to masz różną intensywność i różny rodzaj treningu, a to wcale nie jest oczywiste, ponieważ kiedy rozmawiałam z Kasią Zilman, która jest olimpijką, i z, myślałam, że na takim poziomie to jest oczywiste, że oni tam mają układane właśnie pod ten cykl treningi. I ona powiedziała, że. O, przepraszam, panie mikrofonie. I ona powiedziała, że absolutnie nie, że w ogóle to nikt nie bierze tego pod uwagę. Czyli jakby różne przestrzenie, tak, różne podejścia, tak. ale to mnie bardzo fajnie zaskoczyło, że można w ten sposób. I teraz zobacz, jak to zmienia też podejście do samej siebie. Czyli ja nie muszę hejtować siebie za to, że w tej części miesiąca wolałam leżeć na kanapie i jeść chipsy i oglądać jakąś platformę streamingową, a w drugiej części miesiąca na przykład miałam ochotę na dwa treningi dziennie. To nie jest tak, że ja jestem niekonsekwentna, tylko jestem kobietą. To jest naturalne, że mam różne poziomy energii w różne dni, i nie mogę porównywać się do mojego partnera, który codziennie, regularnie jest w stanie wychodzić tak. i ćwiczyć na tym samym poziomie. Tak, ale wiesz, edukacja w tym zakresie jest nadal na bardzo niskim poziomie, wydaje mi się, że mamy bardzo mało też źródeł wiedzy i jest to bardzo mało powszechne i ja zaczęłam sobie gdzieś tam zgłębiać te tematy ostatnio, bo wydaje mi się, że trzeba po prostu więcej o tym mówić i, i nadal moja wiedza raczkuje, ale... Samo śledzenie swojego cyklu, żeby w ogóle wiedzieć. Wiesz, większość kobiet nie wie, w jakiej jest fazie cyklu i co to o nich mówi. Oczywiste. A jak zaczęłam właśnie sobie o tym czytać, w której fazie właśnie mamy, ma, możemy sobie w ogóle pozwolić na kardio, a w której fazie jest to dla nas po prostu strasznie, strasznie, strasznie szkodliwe i możemy czuć się znacznie gorzej, mimo tak. że nam się wydaje, że przecież trzeba się ruszać i kardio jest takie świetne. E, wiesz, że właśnie... to potęga i to tak. potrafi być uspokajające. Tak. Jest taki żart, który wiele osób powtarza w mediach społecznościowych. O, myślałam, że oszalałam, a nie to w końcu okres. I ja naprawdę tak mam, że przed okresem już mówię, nie, no po prostu Gołuchowska. Koniec, naprawdę, już po prostu jesteś beznadziejna. Już nie będę tutaj używała gorszych słów, które do siebie mówię. Po czym okres mówię, okej, okay, czyli to. To okres, Ale też może właśnie gdybyś my wszystkie wiedziały, że on nadchodzi, byśmy miały zupełnie tak, inne podejście tak. i wtedy z tą łagodnością, na przykład, wiesz, to też dotyczy czy właśnie y, ćwiczeń, odżywiania i naszej pracy, tasków, jakie sobie nakładamy. A nawet wyglądu naszego ciała, Tak. Y, tego, że mamy bardziej odstający brzuch i może to nie jest powód, żeby stanąć w lustrze i sobie myśleć, Boże, gruba jesteś. Tylko I pobiegać, tylko dokładnie. właśnie wtedy poleżeć. No. Co to z tym nienawidzę biegać? To jest najbardziej zachęcająca nazwa, ale to nie jest tak, że właśnie ta nazwa przyciągnęła wiele osób? Bardzo dużo osób przyciągnęła ta nazwa i nigdy chyba tak nie miałam w mojej karierze internetowej, że tyle osób podchodziło do mnie w autobusach, w sklepie na ulicy i mówiło, że dziękuję za nienawidzę biegać i że zachęciłam ich do biegania. Naprawdę, przysięgam ci. Co najmniej kilka, może nie na żywo kilkadziesiąt osób, ale tak z wiadomości, naprawdę dużo osób mi pisało, że. O, y więc ja się śmieję, że jeżeli. Ktoś nie rozumie akcji nienawidze biegać, to jej, nie, to, jej, to jej po prostu nie zrozumie, bo ma taką osobowość, ma takie doświadczenia, że nikomu tego klimatu. Ale dla osób, które mają trudne relacje z ruchem, to to jest coś takiego uwalniającego. Wczoraj właśnie spotkałam taką osobę na ulicy i usłyszałam, że. A wiesz, co w ogóle to mnie zmotywowałaś, bo pomyślałam sobie, a jak Kaja, która tak nienawidzi biegać. Daję radę, to ja też dam radę, nie? Jakby nie zawsze musimy porównywać się do lepszego. Zwykle na Instagramie widzimy osoby, które już są naprawdę na zaawansowanym poziomie. I to potrafi być bardzo stresujące. Dlatego też założyłam Nienawidzę Biegać Run Club, gdzie spotykam się z osobami, które nienawidzą biegać. Na pierwsze spotkanie przyszło prawie 20 osób. Super. Przypominam, na spotkanie z randomową typiarką z internetu, czyli ze mną. Bo jakby takie środowiska wyspecjalizowane są super. I jakby ja je wspieram. Ale może też możemy spotkać się gdzieś pomiędzy. Nie musimy być we wszystkim najlepsi. I nie musimy być Dzień na dobry. ścieżce mistrzowskiej. No nie? i też jest to nieco onieśmielające, kiedy chcesz zacząć biegać bardzo. i idziesz do klubu biegowego, gdzie są sami wymiatacze, no, no to umówmy się. Czujesz się jak śmieć, nie się. Ale to jest <laughs> niesamowite, jak bardzo jest to duża grupa osób, które, ja też byłam w tej grupie, które hipotetycznie tak wiesz, moja wizja na mnie to było, że biegam. Mm -hmm. Ale na samą myśl mnie po prostu wzdrygało. Myślę, że takich ludzi jest strasznie dużo. I chyba to jest ta grupa, że jakby chciałabym biegać, ale na samą myśl jest mi słabo. Powiem ci tak, że ja też miałam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy biegają i osiągają super czasy. Oni i też biegają, nienawidzą biegać. Oni też nienawidzą biegać. Więc to jest taka moja, to jest, wiesz, to jest, jest moja inspiracyjna, że, <laughs> że tak naprawdę nie nienawidzi biegać, że każdy nienawidzi biegać i że oni nas oszukują, ale tak poważnie. To jest też kwestia perspektywy. Prawda jest taka, że bieganie powoduje dyskomfort dla ciała i dla umysłu, czasami bardziej dla umysłu niż dla ciała. Natomiast to, co dzieje się po bieganiu na takim poziomie neurobiologiczno-chemicznym endorfiny, dopamina. Może być odczuwalne, ale żeby było to się trzeba trochę napracować. Miałam taką przyjemność prowadzenia też warsztatów, nienawidzę biegać. Widzisz jak się rozwinęło całe mój Wspaniale. moje śmieszki, nie ja pamiętam w jak przyszłaś na pierwsze spotkanie Dokładnie. biegowe, jeszcze nie wiedziałeś, co się tutaj będzie działo. Dokładnie, więc miałam przyjemność prowadzenia warsztatów z psychoterapeutą oraz z fizjoterapeutą, którzy prowadzą Runner Project, który w ogóle wam polecam, bo oni tam wspierają mocno biegaczy, robią analizy biegu i takie różne rzeczy. I tak pi Woda jest ważna. Yy, i, I straciłam wątek teraz, ponieważ... Że, że rozmawiałeś z psychoterapeutą i z fizjoterapeutą. Tak, 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 tylko po prostu chciałam powiedzieć, tylko właśnie zapom zapom zapomniałam, co chciałam powiedzieć. O tym, że powiedzieć. ludzie nie lubią biegać. Tym, żeby... Aha, tak, no i właśnie oni mnie uświadomili, że żeby dotrzeć do tych um, dobroczynnych zasobów wynikających z biegania, trzeba się napracować. I uwielbiam powoływać się na mojego narzeczonego Dawida. Pozdrawiamy. On tego, on tego nie lubi, bo on, on jest inter, nieinternetową osobą, ale to jest chyba część tego uroku, że ja go wciągam po prostu, czy on tego chce, czy nie. I on mi powiedział tak: Kaja, czy jak uczyłaś się czytać, to czy od początku Ci to sprawiało przyjemność? No to ja dołączę do tego i powiem ci, co ja odkryłam. Dalej. Ja nie wiem, czy ja się tym dzieliłam, ale to nie będzie o bieganiu, ale do biegania wrócę, bo to, to mi się mhm. pięknie połączyło potem w, w klamrę kompozycyjną, ym, zwaną mym życiem, mhm. y, kiedy od zawsze nie cierpiałam zimnej wody. Perspektywa wykąpania się w morzu, w oceanie, jakichkolwiek sportów wodnych była dla mnie straszna, nie dlatego, że boję się wody, nie umiem pływać. Nie wiem, cokolwiek, nie chcę mi się. Nie, nie, nie. Po prostu było mi zimno. I przyszedł taki piękny dzień w zeszłym roku, we wrześniu, kiedy byłam nad jeziorem i to jezioro nie było za ciepłe. I stwierdziłam, dobra, wejdę do tego jeziora. Naczytałam się o, wiesz, cold therapy, cold plunges, wszystkie te po prostu super rzeczy. My się sobie wszyscy. Joe Rogan cię wszyscy, przekonał. wszyscy, w cudzysłowie, wszyscy. <laughs> um, Swoją drogą tak kocham to mówienie, że wszyscy coś tam. Ilekroć robię, zrobię dygresję znowu, bo powiem Wam szczerze, że żyjemy w tak bardzo dziwnych czasach, w kontekście tego, jak mikrobańkach. Żyjemy internetowych, że mi się wydaje, że wszyscy mhm. coś robią, albo wszyscy gdzieś byli, ale albo rzeczywiście wszyscy w tej coś mają. Tak, tak. Tam są cold ci Cold tak, zaczęły być tak, bardzo ta, popularne. Tam rzeczywiście są wszyscy, ale czasami właśnie um, mam jakąś rzecz, która wydaje mi się być absolutnie już oklepana i, i mnóstwo ludzi mówi, o jakie ciekawe, co to jest. Myślę sobie, tak. wow, to jest takie piękne, że jednak istnieją mhm. inne światy, ale jest to też trochę tak. przerażające, że ja się w tych bańkach zamykamy. Myślę, że mówię o jakichś nudnych rzeczach, o których wszyscy tak. wiedzą, a potem ktoś mi mówi, wow, to jest ciekawe, mówię, wow. Tak, Więc wychodźmy z banie, to jest mega tak. ważne, i gdzieś tam dywersyfikujmy sobie źródła wiedzy. Uważam, że to jest super istotne, ale wracając do tego zimna, e, wiedziałam, że to jest dobre. Bardzo chciałam. E, no, znowu tak z tym bieganiem, bardzo chciałam to praktykować, ale mówię, nie, to jest dla mnie najstraszniejsza rzecz, to jest marznięcie w zimnej wodzie. I weszłam do jeziora i nagle w mojej głowie coś przeskoczyło, i zdałam sobie sprawę, na czym polegał mój błąd, i był to oczywiście błąd związany z moją perspektywą, bo ja wchodząc do zimnej wody. Oczekiwałam, że będzie mi ciepło. No to mam marne szanse na powodzenie. I jak zrozumiałam, że w zimnej wodzie ma z założenia być mi zimno, wiem, to brzmi idiotycznie, ale naprawdę, to pomyślałam sobie: okej, okay, jest mi zimno. Akceptuję to. to po nie, prostu jest mi zimno. To nie brzmi w ogóle idiotycznie. Ja też Cieszy miałam się. taki moment y, w tej mojej podróży, kiedy czytałam książki sportowców, którzy na wysokim poziomie biegali. I znowu, może idiotyczne, a może nie. I zaczęłam czytać, jak oni się męczą. I byłam taka, okej, okay, czyli to nie jest tak, że ja się do tego nie nadaję i dlatego, jak ja biegnę, to się męczę i nienawidzę każdej sekundy, tylko oni też tak mają. I to sprawia, że trochę zdejmujesz z piedestału sportowców. I masz takie poczucie, dobra, jesteśmy w tym razem. To jest po prostu jakiś poziom dyskomfortu. Tylko y, jak się często obserwuje ruch i sporty w mediach społecznościowych, to ma się poczucie, że każdy robi to z lekkością baletnicy i bez kropli potu. Słuchaj, niewiele osób wspierających czy promujących trend tenis core gra w tenisa. Więc okay. zostawmy to tutaj. Ale też ostatnio słyszałam, że właśnie to, co sprawia, że marzniemy, to jest to, że się napinamy i że spoko mm. strategią, kiedy czujemy zimno, jest próba rozluźnienia ciała tak. i trochę jakby płynięcia sobie z tym chłodem, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo to sprawia, że po prostu nie marzniemy, no bo mm. się tak nie spinamy, ale dlaczego gdzieś tam połączyła mi się ta refleksja z bieganiem, to jest to, że właśnie nagrywałam ten odcinek ze stroną, o którym wspomniałam, to ona już tam coś kombinowała z bieganiem, ja absolutnie nie, ale miałam bo, bo oczywiście twierdziłam, że nie lubię biegać, ale myślałam sobie, no dobra, może coś tam coś tam, coś tam, zrobię. I, moment, I to było bardzo ciekawe, bo wylądowałam w Polsce, bo byliśmy wtedy w podróży, wylądowałam w Polsce. Byłam po wiesz, wielu, wielu godzinach podróży, taka cała zastała, tak czułam się dziwnie, jeszcze jechałam po tym samochodem, dojechałam do domu mojej mamy. I słuchajcie, założyłam buty i poszłam biegać bez. Zastanawiania się nad tym, planowania i myślenia sobie, że Bez zrobię tej to w sobotę. To tak, jest że o Jezus, ale się będę męczyć w sobotę. Tylko nie, dokładnie. Wchodzę teraz. W ogóle to też jest ciekawe, że ja odkryłam, że na przykład bardzo lubię ćwiczyć po południu, typu 16-17, że to jest jakoś dla mojego ciała bardzo często dobry, dobry moment dnia, ale do, o to jeszcze ci dopamiam, bo to jest w ogóle, moim zdaniem, mega ciekawe. Też dla kobiet, dla naszych hormonów, jakby kiedy czujemy się lepiej, próbuję to rozwikłać. Jakby nie ukrywam, że jestem gdzieś tam w, w takim procesie docierania do tego, co rzeczywiście nam najbardziej służy jako kobietą, w, na którym etapie właśnie na, naszego cyklu. No i poszłam biegać i teraz, żeby się nie chwalić, to się pochwalę, e, przebiegłam chyba, zaraz powiem wam czemu chyba, jakieś tam powiedzmy 6,5 kilometra tak po prostu sobie Super. Y, Jak wolno, ja zaczynałam, tak... to 300 metrów dla mnie było no więc... maksem. No, więc wiem, że to nie jest po to, żeby się porównywać, ale mi to pokazało, okej, okay, jakby moje ciało Słuchaj, jest, nie jesteśmy tutaj, je, bo nie jest, lubimy się chwalić. No, ja tam myślałam, okay. że pojrzyjmy tutaj same. <laughs> of course! <laughs> tak, jesteśmy tutaj same. To będzie nasza Możesz tajemnica, ile przebiegłeś, mi. naprawdę. Ale myślałam sobie, dobra, to jakby wiesz, moje ciało y, daje sobie z tym radę. I to, co jest dla mnie ważne w kontekście tego też, co powiedziałam przed sekundą, ja nie wiem, ile przebiegłam, bo też o tym gadałam ostatnio prywatnie. Ja do tej pory, jeżeli mi się zdarza, biegać ostatnio mniej nie mierzę tego, nie mierzę tego ani jeśli chodzi o to, jaki przebiegam dystans, w jakim tempie, czy jakiekolwiek inne parametry, w ogóle staram się nie mierzyć niczego w sumie w swoim życiu, czy jakiegoś screen time'u, wagi, nie wiem, co tam jeszcze, snu, jakby nie się nie Też bawię się temu te przyglądałam rzeczy. i również moje motywacje były podobne. Tak. Jakoś tak czuję, że po prostu, ja tego nie, nie, nie uważam, że to jest złe, ale po prostu moje psychice jakoś niespecjalnie to chyba służy. To też służy. Jest trochę o intencjach, tak. nie? Czyli ja też jak zaczynałam biegać, Wiedząc, jak trudną relację mam z ruchem i że nienawidzę biegać, nie chciałam dokładać sobie tego, jak szybko biegnę, jak daleko biegnę. Tylko po prostu chciałam przebiec tyle, ile dam radę, słuchać swojego organizmu. To też są trochę takie ćwiczenia ze słuchania tak. tego. Czy ja jestem zmęczona? Gdzie jest moja granica? Czy to faktycznie jest moja granica? Czy to jest tak? Dlatego też część osób i w ogóle na takim poziomie wysokim biegania biega się bez muzyki, bez podcastu. Mm, ja nie jestem na tym poziomie. To jest, ale powiem ci, że nie wiem, czy nie jest tak, że w pewnym sensie jest łatwiej. Ja trochę z tym eksperymentuję. Okay. Naprawdę. Jednak ta natura jest mądra i stworzyła nas w określony sposób Bez słuchawek w uszach. Bez słuchawek. Podobno. Podobno, chociaż teraz to się zmienia, bo już wszyscy, ja ciągle, to jest, ja mocno przesadzam z tymi słuchawkami. Więc ja też zaczęłam biegać bez zegarka, wrzuciłam też o tym jakąś treść w media społecznościowe, która spotkała się z dyskusją, okazało się, że część osób się temu sprzeciwia. Oczywiście rozumiem, że na pewnym poziomie to jest bardzo ważne, żeby zmierzyć, czy biegniesz minutę dłużej, czy krócej, ale myślę, że w takim ruchu, o którym my mówimy, czyli takim codziennym, spontanicznym, który jest bez spiny i który nie jest po to, żeby wylądować na olimpiadzie, tylko po to, że aby się dobrze czuć, to nie ma to zbyt dużego znaczenia i polecam eksperymenty właśnie bezegarkowe, bo może dobić zły wynik, tak. jak ktoś jest perfekcjonistą, właśnie. I właśnie to jest też fajne, bo to pokazuje, jak możemy się znowu ja i ty spotkać gdzieś po środku, wychodząc z tych dwóch. Różnych trochę tak. biegunów, bo tobie to nie służyło, bo nie chciałaś się dobijać, że nie jesteś wystarczająca, a ja nie chciałam znowu stawiać sobie bez sensu tej poprzeczki gdzieś, hmm. tylko po to, żeby udowodnić coś komuś, bo, kogo nie ma i wiesz, że tego bym miała. Bo to też jest O, in, o intencji w ogóle chciałam, ja Ciebie, jako to, że, że to jest format na dwa głosy, to pozwolę sobie też Tobie zadać. Tak, daj e, głos. E, e, daję Ci głos. E, o intencji, bo mhm. to nad czym ja długo pracowałam, to że pójście na siłownię, trochę wracam do tego tekstu masz depresję, idź pobiegaj. Może znaczyć zupełnie co innego, w zależności od tego, czy robimy to z poczucia braku, niewystarczającości, tego, że jesteśmy brzydkie, grube, musimy się poprawić, czy robimy to z poczucia pełności, tego, że jesteśmy wystarczające, że chcemy o siebie zadbać, że zasługujemy na to. To może być dokładnie to samo pójście na tak. siłownię, ale ono może znaczyć zupełnie coś innego dla nas. Jestem ciekawa, czy Ty musiałaś tej intencji w swoich doświadczeniach się przyglądać. Słuchaj, na maksa tak. I dlatego ja myślę, że przeszłam ogromną drogę z moją relacją ze sportem, bo to była relacja, która przez całe życie. Tutaj skracam właśnie ten poprzedni odcinek, czyli przez całe życie była o osiąganiu, o udowadnianiu, o pokazywaniu, po to, żeby po prostu nie wiem, prawdopodobnie zadowolić yy, moich najbliższych. Pozdrawiam. Yy, z czasem przestałam gdzieś tam odczuwać radość ze sportu, bo wyszły, wiesz, jakieś licealne życie, y, studia, ważniejsze rzeczy i sport. I tutaj wchodzi, moim zdaniem, tak jakbym miała sobie to, wiesz, tak na żywca teraz y, y, połączyć z czymś, y, wchodzi tutaj już kultura diet i idea, że no, trzeba ćwiczyć, mhm. bo trzeba jakoś tam wyglądać i że ćwiczenia są związane z czymś, co y, nie wiem, w jakiś sposób nie wiem, próbuje, no, nawet nie chcę być ukarać nasze ciało, bo tak pewnie jest, ja tak nigdy nie miałam, nie czułam, że, że potrzebuję karać swoje ciało, też właśnie y, bardzo mnie to smuci, kiedy słyszę takie historie, właśnie jak Justyna mówiła, że ona chodziła na, na siłownię po to, żeby po prostu zniszczyć swoje ciało, którego nie kochała, jakby ja nigdy nie miałam czegoś takiego. Myślę, że to też już jest taka interpretacja po fakcie. Bo jak człowiek jest w tamtym momencie, to racjonalizuje sobie to inaczej. Pewnie. Możliwe, no tak, ona to mhm. mówiła wiesz z perspektywy już czasu, wydaje mi się, że zatraciłam ym, w swoim życiu taki kontakt z ruchem, który jest dla mnie przyjemny, bo miałam mnóstwo zajęć, byłam cały czas wiesz, czymś zaabsorbowana. Wkręciłam sobie, że jeżeli mam ćwiczyć, no to tak jak moje koleżanki ze studiów, bo idą na jakieś dziwne ćwiczenia na siłce i mi się to nie podobało, więc myślałam sobie, Jezu, dobra, już pójdę z nimi, ale to jest mhm. jakiś koszmar. Yy, I Dopiero w dorosłym życiu zaczęłam wracać do tych form ruchu, które były dla mnie fajne, przyjemne, tak. które sprawiały mi radość. Przez wiele lat byłam związana z jogą, ale myślę, że ta intencja często była o, o tym, że trzeba. O tym, że z jednej strony mam już tę wiedzę. Bo to że... jest trudne, bo trochę trzeba, nie? Tak, właśnie, bo, bo to dlatego nie potrafię tego w jasny sposób wyjaśnić, bo to jest skomplikowany związek. Skomplikowana relacja ze sportem. Bo z jednej strony przeczytałam wszystkie możliwe książki, nasłuchałam się podcastów, wiem, że jest to, to jeden z jest filarów zdrowia. systemie, że trochę włożyliśmy tak. się w taką klatkę, gdzie z czegoś naturalnego zamieniliśmy to w trzeba. No i w pewnym sensie trzeba. Tak, no i właśnie wiesz, mamy kilka filarów zdrowia, czy to będzie właśnie aktywność fizyczna, odżywianie, sen, relacje nie wiem, obcowanie z naturą i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że jest ich kilka. No i wiemy, że, że ćwiczenia są istotne, tak. więc trochę machinalnie, gdzieś tak sztucznie wkładamy je w swój grafik i bezrefleksyjnie odtwarzamy właśnie jakiś tak. wzorek, który ktoś nam podrzucił. I no, słucham. Na chwilę cię zatrzymam. Ja lubię myśleć o funkcjonalnym ruchu. To znaczy, jeżeli potrzebujesz mnie, żebym wniosła ci coś na szóste piętro albo nawet ostatnio gramy w padla, bądź trzeba gdzieś szybko dotrzeć, więc trzeba podbiec. Ja wtedy nie mam takich problemów, nie muszę się motywować, nie muszę wkładać pracy emocjonalnej. Ruch był kiedyś funkcjonalny. Ruszaliśmy się, ponieważ musieliśmy coś Załatwić, coś zrobić. I na przykład taki ruch dla mnie jest naturalny i jest łatwiej przyjemny. A właśnie taki ruch grafikowy, tak na nazwijmy go, ruch chomika, to jest tak. ta, ten moment, kiedy tylko już mamy tak czasami mało tego ruchu funkcjonalnego, jeżeli na nasza praca nie jest fizyczna, że wchodzimy w tą sferę chomika i to jest ten moment, kiedy mm, głowa nie jest w stanie uzasadnić sobie, dlaczego ciało się męczy. Tak. Ale tak sobie myślę, żeby nie było, że my, że nasi y, przodkowie tylko wykonywali pracę fizyczną i wnosili rzeczy. Oni też uprawiali sporty, oni też prawda. chodzili na tańce, oni też mieli różnego rodzaju aktywności ruchowe, które były tak zwaną fanaberią, tak? Robili to dla fanu. Tylko, że wydaje mi się, że najsmutniejsze, śmieję się, bo teraz jakby już to nie jest moja historia, ale najsmutniejsze było to, że ja miałam wybór, ruszać się dla fanu, dla fana Berry, nie mm -hmm. dlatego, że muszę wykonywać pracę fizyczną, czy coś wnosić. I wybierałam formy ruchu, które mnie nie, tak. nie spełniały. Albo były dla mnie jakoś w dziwny sposób wymagające. Wiesz, też joga jest jest Jeszcze jeden element. Ja też się temu przyglądałam przy okazji um, analizy kobiecych relacji z brzuchem, ponieważ to jest taka przestrzeń, którą chyba najczęściej hejtujemy i nie akceptujemy. Czyli ruch z powodów wyglądowych. Mm. I to... Przynajmniej z tego, co ja się przyglądałam, ale oczywiście nie jestem historyczką, więc chętnie zostanę poprawiona. Najmocniej zaczęło się w latach 80. w Stanach, kiedy pojawiła się taka pierwsza y, duża era mody na fitness. Jane Fonda. Jane Fonda, kasety, dywanówki, które my doświadczaliśmy znacznie później w Polsce, między innymi z Ewą Chodakowską. I wtedy tak naprawdę zostało w szczególnie w kobietach zaszczepione takie przekonanie, że ruch nie jest po to, żeby. W jakiś sposób się czuć, tylko żeby w jakiś sposób wyglądać. A to już w ogóle na kolejnym poziomie komplikuje naszą relację z tym, dlaczego się ruszamy. I na przykład ja nadal y, wydaje mi się, że jestem już gdzieś tam, widzę światło, ale naprawdę muszę mocno pracować nad tym, żeby wiedzieć, dlaczego ja ćwiczę i wiedzieć, że to nie jest dlatego, żebym wyglądała. Okej, okay, ale myśląc o naszej rozmowie i myśląc o tobie, wiedziałam, że chcę poruszyć ten temat, mm -hmm. bo mam wrażenie, że dużo się o tym mówi. O tym, co powiedziałaś, ale na ile? Dużo twoje... się mówi. Gdzie? No właśnie, wszyscy mówią. Wszyscy, wszyscy o tym mówią, no? Znaczy, może inaczej. Ja, wiedząc, że będę rozmawiać z tobą, mm -hmm. zastanawiałam się, co ty uważasz i co ty powiesz o tym, że nadal wiele kobiet ym, właśnie ćwiczy z uwagi na to, że chce mieć konkretną sylwetkę, i czy w sytuacji, w której mamy czystą intencję, Kontaktujemy się ze swoim ciałem, ćwiczymy wtedy, kiedy mamy rzeczywiście na to zasoby. Wybieramy takie formy ruchu, które są dla nas zdrowe i dobre, ale jednym z tych celów jest to, że mam mm. ochotę mieć sylwetkę taką, a nie inną, czy poprawi się sylwetkę, którą mam. Czy to z Twojej perspektywy może być zdrowe, czy to może być ok? Bo jeszcze czasami jest to niepoprawne mm. politycznie powiedzieć, że jaram się tym, mm -hmm. że mam super, super ciało i dlatego częściej ćwiczę, bo chcę mieć jeszcze ładniejszą sylwetkę. Tak. Super pytanie. Jako dziennikarka odpowiem, to zależy, ale postaram się bardziej to sprecyzować. Yy, miałam okazję rozmawiać z Asią, która prowadzi yy, profil Myśl w ruchu i jest trenerką, i ona na przykład powiedziała mi, że uważa, że ćwiczenie dla schudnięcia nigdy nie jest dobre. Więc są osoby, które yy, racjonalnie są w stanie to uargumentować. Ona na przykład takich klientów nie, nie prowadzi. Ja myślę, że Przede wszystkim, moją wartością, która dla mnie jest najważ, najważniejsza, jak patrzę na takie swoje drzewo, któremu myślę, że każdy z nas powinien się gdzieś tam przyjrzeć, to jest wolność. Więc nigdy nie powiedziałabym drugiej kobiecie, że ona nie może czegoś robić. Dlatego uważam, że to jest w porządku i że to nie powinno być kontrowersyjne i nie powinniśmy odbierać kobietom możliwości realizacji swojej cielesności w ten sposób. Natomiast. Równocześnie uważam, że jest mnóstwo osób w przestrzeni publicznej i profili, które są stworzone dla takich osób. Mhm. Powiedziałabym, że 99% przestrzeni fitnessowo-sportowej w internecie i w mediach jest stworzona dla takich osób. Więc ja chcę pokazywać alternatywę, która moim zdaniem ma znacznie za mało. Miejsce. Sobie, w internecie. Że nadajesz teraz jakąś taką, takie przemówienie kampanijne. Za brzmiasz tak politycznie. No, ja widzisz. daję alternatywę. Drodzy państwo, Dokładnie. głosujcie na drogę. Głosujcie na mnie i kliknijcie obserwuj na moim Instagramie. A tak poważnie to bo to jest poważne. Tak. Dla mnie najważniejszy element to jest zdrowie psychiczne. Bo w momencie kiedy my zabieramy kobietom Dobrą relację z ruchem, a zabieramy ją, wikłając w to, to, czy mamy płaski brzuch, czy nie, czyli tą całą obsesję piękna, to naprawdę jesteśmy w stanie mm, bardzo negatywnie wpłynąć na ich życie. I kiedy my jako kobiety spędzamy dużo czasu skupiając się na naszym wyglądzie, często nie spędzamy go e, robiąc inne ważne dla nas rzeczy, chociażby e, będąc m, bycie politykiem, <grym> prawda? Dokładnie. E, więc e, problem też jest trochę szerszy o tyle. Kiedy rozmawiamy z osobami, które na przykład chorują na otyłość, idą do lekarza i słyszą, że rozwiązaniem na wszystko jest schudnięcie. I teraz pytanie jest takie: czy faktycznie rozwiązaniem na wszystko jest schudnięcie? Czy ta obsesja piękna i to, jak bardzo my wielbimy to chudość, jest wplecione w teksturę naszego społeczeństwa, że nie jesteśmy już w stanie tego rozdzielić? A ja akurat lubię trochę taki ferment intelektualny wprowadzać w swoje życie i w życie innych ludzi. Więc dlatego stawiam takie pytania. Ale odpowiadając wprost, jeżeli ktoś chce ćwiczyć dla płaskiego brzucha, proszę bardzo, ja po prostu podaję kilkaset innych powodów, dla którego, które moim zdaniem są lepsze, żeby ćwiczyć niż to. Tak, ym, satysfakcjonuje mnie twoja odpowiedź. Myślę sobie, że ym, nie chciałabym, żeby kobiety, i też myślę o sobie, ym, trochę udawały przed sobą, że nie chcą czuć się atrakcyjne Ładne. w swoim ciele. No, tak? Myślę, że I to po prostu o to chodzi, no. nie? I wydaje mi się, że... Ja też wkurzę taki wyniosły feminizm na zasadzie, jeżeli chcesz ćwiczyć dla płaskiego brzucha, to znaczy, że nie uwolniłaś się jeszcze z patriarchatu. Jakby zostaw ją w spokoju, człowieku! Jakby każdy z nas wie, co czuje i nie jesteś ekspertką co do jej emocji i pragnień. Więc zgadzam się. Tak, no i też wiesz, o ile właśnie, jest jak to powiedziałam, żyjemy, żyjemy... W świecie, który, znaczy, musimy funkcjonować w tym społeczeństwie, więc też, jakby te nasze pragnienia możliwe że rzeczywiście hmm. nie są nasze, to co powiedziałeś, Może się nie uwolniłyśmy, tak? Jest, jest tego jakiś element. Ale, ale na poziomie pragmatycznym to może nie mieć znaczenia. Był artykuł chyba w The Economist na temat tego, jak duży wpływ nasz wygląd ma na. Naszą pozycję w kapitalizmie, w tym sensie, jakie szanse zawodowe dostajemy. Więc można powiedzieć, że kobiety, które dostosowują się do kanonu, tak naprawdę podejmują najbardziej pragmatyczną decyzję możliwą, za którą naprawdę nie mamy prawa ich oceniać. Dobrze. No. Nie, po prostu myślę sobie, że jeżeli ćwiczymy z dobrego miejsca, z dobrą intencją, yy, jesteśmy świadome tego, jak wyglądamy i jak wygląda nasze ciało w tej wersji, kiedy o nie dbamy i jesteśmy zdrowe, to to jest ok. Chcieć, żeby ono było w tak. swojej najlepszej formie w ramach swoich możliwości tak. i zdrowego podejścia do ruchu i całego tak. naszego stylu życia, mi się wydaje, że to jest kluczowe, mm. że pod punktem odniesienia jest nasza zdrowa ja, a nie ktoś tak. To jest dla nas jakimś, y, jakimś, jakąś ikoną. Z drugiej strony miałam okazję rozmawiać z kilkudziesięcioma kobietami w różnym wieku, z wielu pokoleń, y, z różnymi doświadczeniami i niestety, oczywiście. Twój argument, czyli wszyscy mówią, to jest bańka. My też przyciągamy określone osoby, ale wszystkie miały dość skomplikowane relacje z ruchem. W sensie, że w idealnym świecie moglibyśmy powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy ćwiczymy dla płaskiego brzucha, czy dla czegoś innego, ale często jednak te nasze relacje z ruchem rozpoczynają się w miejscu takiej bardziej nienawiści i braku akceptacji. A my dążymy do tego, żeby to zmienić i możemy to zmienić po latach na podstawie tak. naszej pracy. A kurczę, jak fantastycznie by było, gdyby było yy, odwrotnie, gdyby, gdybyśmy zaczynali z dobrego miejsca, nie? I to zaczyna się trochę w tak. szkołach. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, zaczyna się w szkołach, ale znowu i możemy wtedy wylądować w dwóch różnych światach. Bo mm -hmm. jeżeli zaczyna się w szkole i mamy różne fajne gry i zabawy, które z założenia są fajne, bo są zespołowe, bo yy, i są jakieś śmieszne zasady, rywalizacja, dużo się dzieje. Polecam, chciałabym, żeby tak było, tylko że w momencie, kiedy zaczynamy oceniać to, mhm. jak performujemy w grupie, od najmłodszych lat część dzieci słyszy, że super. A część rzeczy dzieci może słyszeć, że są frajerami. I w tym momencie tym dzieciom się włącza okej, okay, cisnę wygrywam, a tym drugim dzieciom no. włącza się mm, to ja nie będę ćwiczyć, ponieważ się w jakiś sposób zbłaźnie. I nie wiem, rozczaruję moich rówieśników, i się do tego nie nadaje. I tym sposobem odkryłyśmy, jaka jest geneza tego, że dzielimy się na te dwie grupy. Słuchaj, jest to, jest to fantastyczny dowód anegdotyczny. Wydaje mi się, że będziemy cytowali w wielu pismach naukowych, ale wracając do Twojego pytania o moją intencję, chciałabym dokończyć, żeby jakby zdradzić i podzielić się tym. W jaki sposób ja doszłam do tego, że czuję, że ta intencja jest dobra i że ta moja relacja z ruchem jest dobra, bo myślę, że to jest kluczowe i mogę powiedzieć, że jest to gdzieś tam moje osiągnięcie tego roku. Jestem z tego bardzo dumna dla siebie, bo jest to ogromna ulga, bo mam poczucie właśnie, że w tych ostatnich latach mocno poszukiwałam. I jeśli chodzi o bieganie, to rzeczywiście bardzo pomogło mi to, że zrozumiałam, że ono nie musi być przyjemne, tak jak zimna woda nie jest ciepła. I stwierdziłam, że okej, okay, no jest mi niewygodnie, ale robię to. A ktoś pojawiłby się. Dlaczego robisz coś, co nie sprawia Ci przyjemności? Nie mogłabyś szukać jakiegoś sportu, który sprawia Ci przyjemność? Zgadza się. Równolegle poszukiwałam też tych, które sobie mają przyjemność, ale próbowałam eksplorować fenomen biegania, tak jak sama powiedziałaś. Więc przyszedł, ja również. przyszedł taki dzień, bo biegałam sobie powiedzmy raz w tygodniu, to trwało nie za długo. powiedzmy, że to trwało półtora miesiąca. Dlaczego? Dlatego, że zaczęłam grać w tenisa, gdzie biegam jak szalona przez godzinę, więc absolutnie jeśli chodzi o bieganie, jestem usatysfakcjonowana. A czuję. wtedy myślisz o zmęczeniu? E, no właśnie, no właśnie, zaraz do tego przejdę. Więc jeśli chodzi o bieg, e, przyszedł taki moment pewnego popołudnia, kiedy zrozumiałam, o czym mówili mi od dziecka ci wszyscy ludzie, że jest po jakichś tam pewnie, nie wiem, 40 minutach, czy coś w tym stylu, ten zalew endorfin, kiedy nagle stwierdzasz, ha, do tej pory byłam tak zmęczona, teraz mogłabym biec do końca dnia. Pisałam sobie, Boże, naprawdę, że mam tak. tyle lat na tym świecie, żeby doświadczyć tego stanu, kumam. Czy to oznacza, że teraz biegam regularnie, bo to uczucie jest takie niesamowite? No nie. A dlaczego? No bo, no, bo mogę wybrać coś innego, ale jakby skumałam fenomen i wydaje mi się, że jest to fajne. I dodatkowo myślę, że kiedy ja tak mam przynajmniej ze swojego doświadczenia, że kiedy myślę sobie o tym, że jestem w jakiś sposób obciążona emocjonalnie, albo czuję, że potrzebuję w jakiś sposób dać upust właśnie swoim emocjom czy jakimś przeżyciem, wydaje mi się, że wtedy bieganie jest właśnie fajne, tak. bo ono pomaga ci gdzieś tam przeprocesować pewne rzeczy. Gdzieś tak no. dzia działa tak bardzo oczyszczająco, bieganie i masz ochotę też się daje wtedy tak zmęczyć. taką pewność siebie. Czasami jak idę biegać i potem mam jakieś trudne spotkanie, to już mam takie poczucie, że i tak już najtrudniejsza rzecz jest za mną dzisiaj. Tak, i właśnie, i właśnie czekaj, wcześniej chyba coś takiego powiedziałyśmy, by dlaczego w ogóle, um, dlaczego to robimy, nie pamiętam co było, ale generalnie to, do czego ja doszłam, dlaczego ja miałam ciekawość względem biegania, to było to, że zastanawiałam się, ile moje ciało jest w stanie przebiec. I potem myślałam sobie, okej, okay, a może dzisiaj pobiegam trochę dłużej, i zobaczę właśnie, na ile to jest w mojej głowie, a na ile to moje ciało nie ma siły. Tak mówi się, nie powiem, że wszyscy już to będzie naprawdę już memiczne w tym odcinku. Ale mówi się rzeczywiście, że ten nasz umysł jest naszym gdzieś tam naj, naszą największą blokadą, i to on nam mówi że już przestań, a ciało tak. dalej świetnie sobie z tym poradzi. Ale na przykład powiem, ci, byłam na takim swoim najdłuższym biegu, gdzieś tam właśnie z 10 kilometrów sobie przebiegłam yy, jakoś niedawno i zaczęło mi w tym momencie boleć biodro. Pomyślałam sobie, dobra, stara, jakby kończymy. To jest realny znak od ciała, jest ból, to już nie jest dla ciebie zdrowe. Tak. Jakby ja staram się bardzo nie oceniać osób, które biegają bardzo długie dystanse, które są bardzo szkodliwe dla ciała, ale głęboko wierzę po rozmowie z moim fizjoterapeutą, że kiedy boli, to znaczy nie ruszaj. Zostaw, a tak. nie próbuj to forsować lub nie daj Boże brać leków. To trochę odpowiada na to pytanie, dlaczego nie znalazłaś aktywności, która sprawia ci przyjemność. Ponieważ my jako ludzie jesteśmy w stanie e, zobaczyć ten niuans pomiędzy dyskomfortem wynikającym z aktywności, czyli moje, tak nienawidzę biegać, a prawdziwym bólem, który jest niebezpieczny. Tak. Plus e, też e, ja na przykład nie znalazłam takiej aktywności, do której ja nie muszę się motywować w ogóle. Po prostu no tak mam. Są ludzie, którzy taniec. z przyjemnością pójdą, ale wiesz co i tak na mam. Na zumbę też czasem się nie chce wyjść. No, oczywiście, Totalnie, że tak, ale więc... takie tanie są, nie zaraz przerwę ci, bo tak mi się wyobrażałam sobie, że kiedy tak realnie chcę mi się ruszać, jak na przykład leci piosenka tak. i ja wtedy automatycznie zaczynam tańczyć. Dokładnie. To, to jest ten moment, kiedy rzeczywiście nie zastanawiam się, nie muszę się motywować, ale nawet na ulubione zajęcia. Dokładnie. Gdyby nie to, że zapłacone, to pewnie. Dokładnie. Wyszła. Więc trochę takie oszukiwanie, że mi się zawsze chce, jakby to nie jest moja prawda, jeżeli to jest czyjaś prawda, to jakby zazdroszczę, zdradźcie nam swój sekret, ale to nie jest moja prawda, nie? To też nie jest moja prawda, mi też się często nie chce, ale yy, tak, są formy ruchu, które lubię i są formy ruchu, które wygrały z bieganiem właśnie dlatego, że dają mi dają mi tę aktywność, która jest ważna, w sensie chodzi o, o, o cardio w tym przypadku yy, i de facto bieg, trochę w innej formie, Mm, jest to tenis i tutaj mamy właśnie przykład aktywności gdzie jestem skupiona na czymś zupełnie innym z mi to niesamowitą przyjemność to jest przyjemność. bardziej funkcjonalne bo tam wchodzi rywalizacja yy, tak sekiz... ale w ogóle no, wszystko to w ogóle tak. niesamowity sport e, kocham go a Powiem wam, że wręcz to, że jestem zmęczona i już nie mam siły biec, mnie frustruje, że ja chciała bardziej. I to jest niesamowite i właśnie kiedy odkryłam to. To jest to, absolutna zmiana perspektywy tak. i coś, do czego dążyć. Oczywiście mi się świecą, bo mam coś takiego, że czasami już naprawdę po, po 45 minutach nie mam. Siłę obespotę piłkę, się sobie Karol, weź, to po prostu jakby chciałabym, chciałam, tak samo ale nie jak mogę. Ja chodziłam na pole dance i dostałam motywację, żeby pójść na siłownię, nie dlatego, że o idę na siłownię, tylko dlatego, że chciałam wzmocnić ręce, bo chciałam robić jakieś konkretne pozycje na rurce. Tak, 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 ale właśnie yy, w ramach tej takiej drogi poszukiwania sportu, który lubię, yy, rzeczywiście najpierw obrałam taką drogę Solową i odkryłam Pilates na reformerach, który bardzo lubię, dlatego że, i w ogóle Pilates jest fajny, ale reformery lubię, dlatego że znowu jest element łamigłówki, jest element mm, sprzętu, jest, tak. jest to dynamiczne, nie wiesz, co się dzieje, musisz pamię uważać, żeby się nie wywalić, bo tutaj coś się rusza, więc dla mojego umysłu jest to bardzo ciekawe, więc jakby ten ruch tak. jest też trochę skutkiem ubocznym jakiejś fajnej gry, tak Dokładnie, bym to ujęła. zgadzam się e, w 100%. Pilates na macie też jest spoko, ale to już jest trochę bardziej, skupi skupiasz się bardziej na tym, że coś cię boli. E, I podobnie na przykład chodzę czasami na zajęcia na takich podobnych też sprzętach, one się nazywają megaformery, które swoim działaniem gdzieś tam przypominają ćwiczenia siłowe. Tylko, że jak ja myślę o siłowni, i to już jest moja jakaś korelacja, nie? Żeby yy, się Nie. Nie chce mi się, w ogóle mnie to nie kręci. A że mogę na jednym prostokątnym sprzęcie, znowu używając różnych dziwnych taśm i mm -hmm. ym, sprężyn, osiągnąć podobny efekt, bo znowu mam wiedzę na temat tego, że tak. treningi siłowe, treningi z obciążeniem, treningi oporowe są bardzo ważne, bo na koniec dnia, jak będziemy starzy, to ważne jest umięśnione ciało. Chcemy więc móc tak. wstać z toalety. Więc ja stary. mam siłkę, która mnie nie nudzi, bo dużo się dzieje, jednocześnie właśnie mamy jakiś taki element y, wyzwania i fajne jest też to, że kończę zajęcia i w zasadzie to czujesz, jakby nic się nie wydarzyło, bo też to jest na tyle, na tyle często się zmieniają do ćwiczenia, Pilates... że wstajesz i masz takie poczucie, że okej. Okay. Tak. Pilates jest naprawdę fajny, miałam okazję spróbować, bo z mojej perspektywy czujesz zupełnie inne części ciała tak. niż przy jakimkolwiek innym treningu. Bo to są mięśnie głębokie, do których często nie tak. mamy dostępu w innych. Ale jest bardzo drogi. Tak. I to jest też jeden z elementów relacji z ruchem, który mnie interesuje, czyli takie. Jakaś taka inkluzywność tutaj, no? Tak, ekonomiczna. Ustępność. Jedna z moich obserwatorek zwróciła na to moją uwagę, pisząc, że dla niej ruch zawsze. Kojarzył się źle, ponieważ nigdy nie było ją na niego stać, wyjazd na narty, hmm. dodatkowe zajęcia stańca. No i tutaj jakby ten bieg teoretycznie ma być odpowiedzią na to, ponieważ jest darmowy, ale oczywiście jak wejdziemy w ten świat, to wiemy, że i tam kapitalizm się wkradł, i nagle trzeba kupić drogie buty i drogie, wszystko. Oczywiście jest w tym buty pomagają, ale też to jest dla mnie niesamowite, jak. Wszystko jest zawłaszczone przez ten element finansowy, nie? Wszystko musi kosztować. Ale odkryłam ostatnio, że w Warszawie, przynajmniej wiem, że w weekendy, w różnych parkach... To się nazywa parkrun, tak. Parkrun to bonus. Chciałam powiedzieć, że są... Jest joga w parku, darmowa, A, też, no. godzinna. I to jest też ekstra. Jest też parkrun i to jest w ogóle, z tego co wiem, w całej Europie. W różnych parkach w weekendy są biegi. Zapisujesz się za darmo, biegniesz i. Fajnie. Tak. Słuchaj, ja nigdy nie byłam na biegu grupowym, więc może to jeszcze przede mną, bo wchodzi, to jest intensywne bo wchodzi tutaj też ten element, na przykład ciekawej rozmowy, który może wpłynąć na to, że. Mi będzie się bardzo miło biegło tak. i zapomnę o, o tym, że w ogóle się przemieszczam i że ja to jest tak mi sprawia jakiś bo biegu. jest zajęta czymś innym. Ja tak miałam na moim pierwszym biegu, który biegłam z Moniką Mrozowską, która dołączyła do mojego projektu Nienawidzę Biegać i to było super. Miałam mega jakby takie wsparcie od niej, a równocześnie taką chęć żeby się całkowicie nie upokorzyć. Wie <laughs> więc... No nie rób takiej miny, to był żarcik. Nie, bo tak sobie myślę... Nie. Ale jest taki element tego, no zresztą, że no dobra, dam z siebie więcej. E Ale w sensie, że się bałaś, że po prostu po, po 500 metrach zemdlejesz na przykład tak. i powiesz, słuchajcie, ja dalej nie dam rady tak, biegnijcie. Tak, sobie. Tak, dokładnie. Ale nie, udało mi się nie zemdleć i udało mi się przebiec naprawdę w niezłym czasie, jak na mnie i ta druga osoba pomaga pomagała. I to też jest o zdrowiu psychicznym i o tym, że jednak żyjemy w czasach, gdzie ta samotność jest ogromna i e, ja między innymi dlatego zrobiłam mój run club, żeby spotykać się z ludźmi, bo ja też widzę, że to dobrze wpływa na moją psychikę. Ostatnio zebrałam Justynę Owsianą na trening i znowu dałam z siebie więcej niż zwykle. Naprawdę już jak zeszłam z bieżni, bo tam też miałyśmy takie elementy biegania, to aż mi się w głowie zakręciło, po prostu tyle z siebie dałam, ale przeżyłam. Ale właśnie zastanówmy się o co w tym chodzi, <laughs> że ja przez lata... Praktykowałam jogę po prostu w domu z kąpem. Mm -hmm. Natomiast odkąd odkryłam zajęcia grupowe wszelakie, czy to będzie yoga, chociaż u mnie właśnie częściej ten pilates, ja nie, jakby, już nie umiem inaczej, w takim znaczeniu, że dla mnie ćwiczenia pod. Czyjąś obserwacją, czy w towarzystwie innych osób, dają mi jakieś takie poczucie, nie wiem, czy to jest poczucie bezpieczeństwa, tego, że jestem bardziej w tu i teraz, i, hmm. i daję sobie większe przyzwolenie na to, żeby rzeczywiście być w tym ćwiczeniu i uhonorować to, że to jest godzina na to. I to jest dla tak. mnie, to jest trochę smutne, bo to gdzieś tam rzuca cień na to, jak, jak funkcjonuje, kiedy jestem sama, ale Myślę, kiedy rozwijam matę, smutne. wiesz, kiedy rozwijam matę w domu, mam o wiele większy opór. Żeby Oczywiście. wejść na matę. W trakcie, Jesz myślę sobie, w trakcie praktyki, myślę o tym, że kiedy ona się skończy, że już mi się wiesz, już mi się nie chce. Yy, I zastanawiam się, czy mam przyjąć, że ja tak po prostu mam? Czy to jest trochę o tym, że, że co, że jak jestem tylko ja, to to jest mniej ważne? Rozumiem cię, też tak mam, ale wydaje mi się, że tak dużo spędzamy czasu w naszych domach. Pracujemy tam. Pracując, tak, Dokładnie, pracując Dokładnie, jesteśmy tam, więc to jest normalne, że jak mamy inną przestrzeń, innych ludzi, inną energię. Ja też jestem, jak, jak jestem na Zumbie, ile ja energii czerpię od dziewczyn. Są takie dziewczyny, które są w pierwszym rzędzie, one wymiatają Boże, i dają z siebie taką, śpiewają do lustra. I ja czasami mam beznadziejny dzień, ale no przychodzę tam i one mi wiesz, dzielą się swoją energią, więc to też jest trochę o takim. O tej wymianie. O takiej wymianie i o tym, że zapominamy. Jesteśmy takimi sobkami indywidualnymi. Listami i zapominamy, jak dużo znaczą dla nas inni ludzie, nie? No ja powiem ci, że miałam taki epizod zumbowy, bo też taniec był nieodzowną częścią mojej życia właśnie, dopóki nie stwierdziłam, że fajnie jest chłopaka, bo okay. przecież albo, albo, nie no, się, e, ale wróciłam... To na kolejny odcinek, tak. bardzo chętnie posłucham. Tak. Wróciłam na zumbę, e, chodziłam z moją mamą, jak byłam w Polsce, kiedy przyjeżdżałam, jak studiowałam, nieważne, e, i Uwielbiam w ogóle taniec, uwielbiam te formy ruchu, bo ona jest oparta o zabawę. Tam tak. nie chodzi o to, żeby to zrobić jakoś specjalnie, nie chodzi o to, że to ma być jakaś najbardziej niesamowicie wyrafinowana choreografia. To też jest, moim zdaniem, takie bardzo uzdrawiające, też w kontekście osób, które na przykład właśnie tańczyły i chciały to robić mm -hmm. jakoś. Mm -hmm. To tutaj chodzi o to, żeby był fan, ale wydaje mi się, że w Zumbie najważniejsza jest muza i prowadzący. Mm -hmm. Po prostu jak są piosenki, które nie są fajne, i jak nie ma cudownej osoby, która to prowadzi, no to, no to. to, to to bez tego zuby nie będzie. W ogóle tak znajesz? jest. No Dobry 8, prowadzący w jest, tak jest w stanie nawet najbardziej beznadziejne. Nawet bieganie zrobić. Dokładnie, że jest fajne. nawet bieganie, patrz ja. A ty jesteś jednocześnie uczestniczką i prowadzącą. popatrz. Dokładnie udźwignęłaś to, moja tak. droga. Ale moim największym odkryciem sportowym, no. którego, którego doświadczam teraz i mam nadzieję, że będę doświadczać do końca mych dni, ponieważ bierzę, że w wieku 100 lat nadal będę ćwiczyć. Są sporty grupowe. Ja miałam, słuchaj, napisane chyba, chyba teraz, jak na początku roku, pisałam sobie jakieś takie intencje czy cele. Tak, miałam. jednym z celów, było więcej sportów grupowych i też wyjazdów sportowych grupowych. I znowu, łatwo powiedzieć, przecież, no co za problem to zorganizować, ale jakoś wiesz, jest problem, bo też nie mam się w stanie jakoś zebrać do tego. Natomiast też wiele rzeczy musiało się zgadzać, odpowiednie osoby musiały się pojawić w moim życiu, ta chęć, ta przestrzeń, czas, często też zasoby, tak jak, tak jak wspomniałaś. I dla mnie sporty grupowe to jest jakiś nowy poziom odczuwania przyjemności ze sportu. Zupełnie inna intencja. Aż mnie podekscytowałaś, no. bo zupełnie, też to ostatnio tak, I zupełnie inne lekcje, które z tego dla, dla mnie płyną. Jest to dla mnie niesamowicie uzdrawiające. Na y... przykład zbijak, żeby kogoś zniszczyć, zbił kogoś! Tak. Agresja. Tak jak ostatnio grałyśmy w padla i tak. ty mówisz mi, Kaja, y, ja tutaj, y, wiesz, jestem taka agresywna, więc nie przejmuj się jak coś. Po czym ja? K, ha, wszystko. Tak. A Karolina, oh, Boże. to jednak nie ja jestem agresywna. Obudziłam <laughs> bestię. Nie, słuchaj, mnie bardzo ta partia dużo nauczyła, no bo znowu, to jest też pięknie połączone z tym, co powiedziałaś o samotności w naszych czasach. Mm. Samotność w naszych życiach, samotność w naszych sportach. Kiedy gramy jeden na jeden, albo jesteśmy sami, non-stop, Albo jak te chomiki na siłowni, tak. na bieżni. Albo walczymy ze sobą cały czas, kiedy ćwiczymy sami, tak. albo jesteśmy z przeciwnikiem, no i znowu jest, kto jest lepszy, kto jest gorszy. I nagle w momencie, kiedy masz sport grupowy, to jest zupełnie o czymś innym. To jest o wspólnocie. Tak. Z jednej strony, ja przez wiele lat na przykład bałam się Sportów, gdzie wchodził element rywalizacji, bo bałam się, że właśnie to obudzi we mnie jakieś okropne pobudki i będę nie Demony. Teraz zdałam sobie sprawę, że rywalizacja jest też fajna, dobra, tak. potrzebna, ale znowu, jeżeli wychodzi z dobrego miejsca. I moim największym odkryciem, i jestem serio, wzruszona, bo to jest taka transformacja, jest to, że ja odkryłam, że ja wcale nie chcę wygrać w grze, a cały czas mi się dawało, że o to mi chodzi. Mnie najbardziej satysfakcjonuje dobra, długa wymiana. Taka szczera, mm -hmm. wiesz, sprawiedliwa. Nie ma znaczenia, kto dostanie punkt. Ale czy nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, tak. niż jak wymienicie 10 piłek i się to dzieje. Prawda. I ta osoba dobiegnie, i też dobiegnie. I przeciwnik odbije taką trudną piłkę, myślisz sobie wow, ale szacun w ogóle, tak. że to zrobiłaś. A potem przegrasz i jakby po pierwsze sobie odpuszczasz, ale po drugie, kiedy masz partnera, który odbije źle, w sensie na aut i straci piłkę, to mnie bardzo dużo nauczyło, że jakby to nie jest o wygrywaniu. My jesteśmy w tym razem, a czy to pójdzie mojej osobie, która znowu gra lepiej czy gorzej, to nie ma żadnego znaczenia. Mm. Ja jej dopinguję, żeby szło jej jak najlepiej, bo po prostu fajnie jest odbijać sobie na super poziomie, ale uczy mnie to też takiej pokory, że jakby to, że nie wiem, super zagrałaś, to o niczym nie świadczy. Mm. Nie o tym jest ta gra. I wiesz, i to może brzmi ja sobie myślę, dobra, może to brzmi dla kogoś jak jakiś totalny truizm, ale wydaje mi się, że. Sport tak bardzo nam pokazuje, co w nas siedzi, tak bardzo odkrywa nasze osobiste karty, jak choćby te słowa, o których wspomniałaś, przekleństwa. Ja kiedy wróciłam do tenisa po latach, po prostu nie mogłam przestać krzyczeć na siebie tak brzydko, żeby się sam grać. Dosłownie już potem odpuściłam. Wykonałam pracę nad sobą przez ostatnie lata, i teraz wróciłam tu na. Wewnętrzny court. krytyk tak, się pojawia. Nie? Wróciłam na kord z innego miejsca i słyszałam te hasła. Ale już je wyśmiewałam. Miałam takie dobre, wiesz, dziecko się już tam nie odzywa. W sensie, mówi się, że wewnętrzny krytyk to nie jest coś, co się yy, co znika, tylko coś, co się po prostu olewa. Mm. Więc jakby on tam gdzieś jest, ale Oczywiście. jakby. Czy mnie to jakoś specjalnie no. interesuje? I wiesz, słyszałam u ciebie na korcie, jak po prostu tam <grym> flugasz coś, to, i sobie myślę, no jednak jest w nas ten element, że no. Czujemy się głupio, nie wiem, właśnie, czuję się głupio wobec mojego, mojego partnera w grze. Czy myślę sobie, że Boże, powinna była odbić tę piłkę, ale zaraz potem się śmiejesz. Bo ale też sobie, jakie to w jest jakiej przestrzeni, ale właśnie wiesz, szczególnie jak jesteśmy coraz starsi, to tacy jesteśmy poważni i sztywni, w jakiej innej przestrzeni możesz pobiegać, pobluźnić, pośmiać się, przytulić się ze sobą, wkurzyć tak. się? Wiesz o co chodzi? Taka. Tak, tak, moja przyjaciółka mi powiedziała, dobra, zdradzę to, Justyna, odsłonię owsiana, będę w słuchu exposed, Powiedziała, że ona nie rozumie kibicowania sp sportowego. Um, jeszcze ewentualnie, jeżeli to jest jakiś sport, który ona uprawia, to spoko, ale dla niej, jakby, no nie rozumie fenomenu kibicowania jakiejś drużynie, jakby o, to w ogóle jest o niczym. I jakby każdą prawo tak uważać, ale ja mówię, to nie jest stara, w ogóle, o czym ty do mnie mówisz? Ja od zawsze uwielbiałam kibicować. Mimo, że nie byłam jakąś zawziętą fanką, żadnej drużyny, ani żadnej dyscypliny sportowej, ale będzie kiedy Polska grała na jakichkolwiek ważnych rozgrywkach, mi się włączył po prostu tryb, kibica wszechczasów <laughs> i takiego wczuwania się w te emocje, że wiesz, słysząc inną opinię myślę sobie: OK, o czym to było? Myślę sobie, to było właśnie o tym, żeby hmm. wspólnie coś przeżywać. Olimpiada, która właśnie się zakończyła, jest idealnym przykładem tak. tego. Ile historii ludzkich, ile zmagań, ile porażek, ale potem zwycięstw, ile mierzenia się z przeciwnościami. To jest coś szalenie inspirującego. I w takiej mojej przestrzeni, na przykład, różnorodność ciał, czyli o tym, że osoba wysportowana to nie oznacza jedynie osoba w rozmiarze XS z czteropakiem, tylko olimpijki wyglądają w przeróżny sposób. Więc ja myślę, że możemy ze sportu, czerpać ogrom inspiracji i y, każdy coś tam dla siebie ze swojego poletka. I też zawsze mnie, zawsze mnie bawiło jak... O! Właśnie zgubiłam wątek. Absolutnie nie wiem, co chciałam powiedzieć. E, ale... <grym> ale cię bawiło, to najważniejsze. Tak, zawsze mnie bawiło. Jest ale <grym> bo ja chcę to powiedzieć. E, ach, tak, wiem, mam. Że zawsze mnie bawiło, jak jest medal Jakiegoś sportowca z Polski, i to jest nasz medal. Jest to jest nasz, tak. To jest takie śmieszne, tak. ale to jest takie piękne. I Oczywiście. to znowu nas prowadzi do, myślę, że jakiejś tam esencji, może nawet naszej rozmowy. A propos tego, że nas ciągnie do tej wspólnotowości. Mm. Do tego, tak. żeby razem przeżywać, razem doświadczać. Więc dla mnie kibicowanie, drużynie 11 chłopaków, którzy biegają za piłką, nie jest durne, tak. Tylko w jakiś sposób jest to może też ta tęsknota, nostalgia z początku mm. rozmowy, za tym wspólnym robieniem rzeczy. A nawet rzeczy? tak politycznie ci to no. podkręcę i też do początku rozmowy, że wyszliśmy z PRL-u, gdzie wspólnotowość została przekręcona i trochę złe skojarzenia. Do ery kapitalizmu, indywidualizmu zachłysnęliśmy się i teraz na nowo odkrywamy, jak to jest ważne. No, piękne. I rzeczywiście jest to bardzo o tym. O tym, żeby działać wspólnie, żeby się dzielić. tak. Zrusza mnie to. Nie wiem, słuchaj, ja, ja naprawdę nie sądziłam, że coś tak banalnego jak sporty paletkowe może tak odmienić moje życie, ale żeby nie było, to trzeba wyróżnić sporty, żeby było wiadomo o czym mówię. Yy, Grałyśmy w padla. Tak. Padel jest gdzieś tam yy, moim dużym odkryciem. Uważam, że jest ekstra, ale przede Super. wszystkim jest ekstra dlatego, że gra się w cztery osoby. To wydaje mi się, że jest ekscytujące. To jest bardzo fajne. Um, I spoko jest też sobie zmieniać drużyny, się jakoś tym bawić, można nawet czasami nie. I dość niski punktów. próg wejścia, w sensie, tak. że nie jest to takie bardzo trudne. Ja ostatnio tak. grałam pierwszy raz i tak. według Karoliny tak. poszło mi całkiem nieźle. To jest więc... taki, dla mnie to jest taki ping-pong gigant. Bo oczywiście ja z mojego tenisowego snobizmu, to po prostu nie mogę patrzeć na to, jakby, że po prostu odbijasz jak taką patelnią i mówię, Boże, po prostu tu nie ma żadnej techniki, ale potem zajeś sobie. A ty trochę, powstrzymałaś że się o to ostatnio chodzi. od takiego snobizmu, nawet nie było tego po tobie widać. Tam liczyła się tylko skuteczność. Dobra, to ale tak, Wszystko. bo potem zagadałam jakiegoś pana, po, żeby mi wytłumaczył technikę, i okazuje się, że za bardzo jej nie ma, ale nie umniejszam zupełnie padlowiczą, bo uważam, że jest to ogromny fan. Ale a propos tego też, co z nas wychodzi podczas sportów, wyszło ze mnie choćby to, jak ważne są dla mnie zasady. Czyli tak. ja chciałam, żeby wszyscy poprawnie ja liczyli. Bo jak już gramy w padla, no to liczmy tak, jak się liczy w padla. Dokładnie. Serwujmy tak, jak się serwuje w padla. Tak. I z jakiegoś powodu jest to dla mnie istotne. I co ciekawe, e, ostatnio myśląc o sporcie, zdam sobie sprawę, że mówi się dyscyplina sportu. No nie? dyscyplina, ale dyscyplina ma też zupełnie inne znaczenie i zaczęłam szukać, jakby skąd ta nazwa, dlaczego dyscyplina? No bo sport i rodzaje sportu są uznawane za dyscypliny, gdy obowiązują w nich konkretne zasady i normy. Więc jeżeli ktoś chce niepoprawnie liczyć w padlu czy w tenisie, to śmiało, ale ja się nie zgadzam. Nie, to nie z Karoliną, to nie można, ale ja, ja się zgadzam. Ja lubię, jak jest poprawnie, nieważne jaki jest wynik, ale zróbmy to tak jak Zgodnie ze sztuką. Drugi sport, którego, którego stestowałam, to był Skłosz. Nie wiem, czy grać kiedyś w squasha? Nie. Ja od lat chciałam zagrać w Skłosza, więc Skłosz też oczywiście jest gdzieś tam zupełnie, zupełnie na niedzinach, jeśli chodzi o technikę, oczywiście trochę się nabijamy, tro Trochę się nabijam, trochę nie. Ale bardzo fajny, bardzo dynamiczny. jeżeli ktoś chce biegać, nie biegając, to polecam Skłosza, piłka leci tak szybko, że naprawdę. Obijamy się tylko o ściany i o siebie i tempo jest zabójcze. Skłosz to jest ten, co się gra ze ścianą? Tak, człowiek i ściana po prostu. Okay. I sobie biegacie i próbujecie odbić ale te... ściana też biega. T tak się wydaje. No, bo <laughs> czasami grasz oboczną, tylną, w ogóle dużo się dzieje. Okay. Tak, ale, ale spoko, jeśli ktoś chce naprawdę tak zniszczyć, zniszczyć przeciwnika, ale przeciwnikiem jest ściana, można tak naprawdę fajnie naparzyć. Ja, ja się bardzo miło wyżyłam na tym. Kolejna rzecz, to był niesamowity w ogóle powrót do przeszłości, czyli badminton. Cudowna sprawa. Nie wiem, czy ty grałaś badmintona, wiesz, u swojej, ja tak mam, u babci, u babci na trawie, tak, w wakacje. Tak. Odbijamy w badmintona. Każdy grał u babci. No na chyba trawie. Tak. tak. Bo to jest coś takiego bardzo o naszym dzieciństwie <grym> i o <grym> naszych babciach. Ale uwielbiam. I jak tak. zobaczyłam dziewczyny, które grają profesjonalnie na, na korcie obok, to czy tam na boisku wow. obok, to myślałam sobie: Wow, jakby badminton to jest zdecydowanie coś więcej niż to, co było u babci. Ale gra się świetnie i też jest niski próg wejścia i jest bardzo dynamiczny bardzo zabawnie. Można walić z całej siły i ta, ta lotka i tak ledwo leci, więc to jest ogólnie takie Można bardzo... Można zabrać znajomych do parku i pograć. W... Tak, przecież my grałyśmy w badmintona yy, na Bridgertonach. A, racja, 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 racja. racja. No, no i wtedy widziałaś mój, mój, mój zew rywalizacji. Ja wtedy jak... byłam y, kamera tak. person, więc... więc ja tak. uwielbiam i czy były jeszcze jakieś... Ach, jeszcze byłam ostatnio, słuchaj, na na Wake'u. Okay. To jest coś takiego, że nie wiem, czy będę miała to wytłumaczyć, ale generalnie masz na sobie deskę, jak do y, kajta. Okej. Okay. Y, I. I co? Aha, i trzymasz się takiego uchwytu i na lince jesteś przyczepiona do takiego jakby ziplinu, do, okay. do takiej wielkiej liny. Ale to już nie paletkowe. Nie, to już nie paletkowe, to już tak zmieniałam totalnie. Ale właśnie też a propos tego, że... Próbowania. Że próbowa tak, tak. A propos próbowania nowych rzeczy, bo mówię, że to jest dla mnie taki bardzo sportowy teraz czas yy, i ja odkryłam właśnie, że... Sporty wodne też są dla mnie. Mm. Że pierwszy raz w życiu byłam właśnie na desce jakiejkolwiek. Dobra, surfowałam kiedyś, ale to tam powiedzmy nie liczy się. I to na przykład wake jest bardzo fajnym gdzieś tam skrótem dla osób, które chciałyby spróbować właśnie kitesurfingu. Kitesurfing jest mega trudny, przynajmniej z mojego doświadczenia, raz miałam zajęcia, no to obsług, obsługa, sterowanie mm. latawcem jest jakby, mega wymaga dużych skilli, więc trochę tak jak dla osób, które nie grają w tenisa, ale chcą tak trochę coś porobić, to mogą sobie iść na squash albo na padla, tak dla osób, które chciałyby pływać na kajcie, bez obsługi kajta, mogą sobie poczuć, jak to jest właśnie bycie na tej fali, skakać sobie tam, podnosić się i, i opadać, więc, więc no... Polecam. I też nie spodziewałam się, że, że w to pójdę, bo mi się wydawało, że jeżeli tam jest woda, to na pewno będziemy to irytowało, a to się okazuje, że właśnie. Zimna warto, woda. Mój wróg. Że warto też próbować aktywności, moim zdaniem, nie wiem jak ty uważasz, które nie brzmią nam może atrakcyjnie. Na przykład źle nam się kojarzą z dzieciństwa, bo na przykład nam się kiedyś nie podobały, albo nam się wydaje, że nam się nie spodobają. No bo tak, ja też nie poszłam na zajęcia z baletu dla dorosłych. Hmm. Masakra. <noise> masakra. Byłam beznadziejna w tym i. No, ale masakra, bo byłaś beznadziejna, czy masakra? Słyszałam w ogóle nie właśnie. dla Ciebie. Wiesz, co, chyba nie dla mnie za mało dynamicznie, bo jednak y, takie bardzo precyzja, już jednak, żeby to robić, trzeba mieć jakieś dość spore rozciągnięcie z mojej perspektywy, ale spróbowałam. I to był właśnie taki bardzo ważny czas. Chodziłam, ktoś mnie gdzieś zaprasza, idę. Tak. A wcześniej bym nie poszła, bo właśnie byłabym. Nie no, nie pójdę, bo tam głupio wypadnę i będę okay. źle. I to była taka absolutna zmiana podejścia, że mój rok dla ciała to był też taki rok na tak. Na zasadzie pojawia się opcja, wyświetla mi się jakiś post na Instagramie, że mogę gdzieś pójść na jakieś zajęcia, idę. A wcześniej ten mój perfekcjonizm i wewnętrzny krytyk by mi nie pozwolił. No bo jak nie będziesz najlepsza, no to po co w ogóle? I świeżo co chodzi? Oczywiście ja hiperbolizuję, ale trochę ten mechanizm działa w ten sposób, więc ja y, bardzo zachęcam do tego, żeby chodzić na zajęcia, nawet jak człowiek czuje się trochę cring'owo y, i się z siebie śmieje. Dla mnie każda zumba mimo że od lat już chodzę, to jest y, śmianie się z siebie, bo tak jak wiesz, te kawałki zwykle tam są mocno nostalgiczne i można się powygłupiać. więc To tak. jest trochę jak taka impreza. No, taka zumba tak tylko że jest jasno i jakby um, no nie ma tam żadnych nie błady. wiem <noise> używek ale dobrze czy tak. prowadzisz jeszcze jakieś innych sportów czy jesteś jakby jaki jest status twój sportowy w sensie mhm. mm, jesteś ty i bieganie czy jesteś ty i jakaś taka poszerzona rutyna aktywności Mówisz też o trenerce spotkania e, klubu nienawidzę biegać run club e, w lato są raz w miesiącu bo jest gorąco na jesień będziemy in, intensyfikować dwa razy e, w miesiącu ja i moja e, trenerka od lat e, Dwóch ponad Patrycja, która też bardzo ważną rolę odegrała w mojej e, podróży, uzdrawiania relacji ze sportem. Bardzo świetnie znosi moje narzekanie i to, że mówię, że jej nienawidzę, kiedy każe mi robić berpisy. E, ale odkryłam. One Jezu, są najgorsze na świecie, bo to jest straszne. To jest straszne. Odkryłam, że lubię y, ćwiczenia siłowe, na przykład mm -hmm. y, martwy ciąg bądź y, podnoszenie ciężarów generalnie jest czymś dla mnie okej. Okay. Najtrudniejsze są dla mnie te ćwiczenia na wysokim tętnie. Jest Zumba, ale tak jak mówię, wsze katalog wszelkich ćwiczeń, który dostępny jest na popularnych siłowniach, przeszłam i po prostu teraz gdzieś tam się osadziłam. Sporty takie sezonowe. Ostatnio byłam na, na kajakach. W ogóle zaliczyłam. Kaja na kajakach! Tak. Tak, totalnie. Jakby to jest, wiesz, no, mu muszę, to jest część mojej marki, ehm, więc, y, więc, to w zimę e, narty, snowboard, mm, nie tak często jak bym chciała, no bo o Boże, to, no ja, ale, marzę o, ale, ale, ja marzę o, tym. ale kontakt wyjazdach z naturą i w ogóle, nartyckich. ale też sobie tak myślę, że spacer y, też jest spoko. Jak zaczynałam budować swoją relację ze sportem, to właśnie dużo mówiłam o tym, że bycie na macie od jogi przez 3 minuty też jest spoko. Jakby ty decyduj, gdzie jest Twoja poprzeczka. Ja na początku miałam też taki trudny moment, że mm, taką technikę stosowałam, że szłam ubrana już w stroju sportowym i kładłam matę od jogi na podłodze przy łóżku w ten sposób, że kiedy wstawałam rano, to nie mogłam jej ominąć. Tak, a mówi się często, jak włączasz sobie jakieś e, praktyki, to ta osoba mówi, to, że już jesteś na macie, to jest pół sukcesu. Więc dokładnie, ty miałaś tak, pół sukcesu. Miałam pół sukcesu, ponieważ jakby, i to jest okej. Okay. Takie najgorsze jest porównywanie się do e, innych osób. I też myślę, że e, spoko jest taka sezonowość. To znaczy, ja nie zamierzam się biczować, że nie, biegła, nie biegam kilka razy w tygodniu, teraz, kiedy są wysokie temperatury. Wrócę do tego, kiedy Albo jak będzie. Jest minus 15. dokładnie, kiedy będzie mi to bardziej pasowało. Rowerek. Wspaniała rzecz, mój narzeczony mnie wyciąga i w ogóle po prostu taka aktywność, na którą ma się ochotę i bez takiego tworzenia rutyny. U mnie to działa, tak. ale u kogoś zadaniowca tak. będzie to działało inaczej. Zadaniowiec będzie chciał mieć wyznaczone, dokładne godziny treningów i tak dalej. Słuchanie swojego ciała, dopasowanie tego do siebie to jest najważniejsze. Ja myślę, że to jest totalnie indywidualne, ale jednocześnie czasami mam poczucie, że jeżeli nie mamy czegoś wpisanego, w nasz grafik, to więcej energii zabiera nam myślenie, jak mamy ułożyć te treningi, niż jakby to było na sztywno. Znowu wracamy tutaj do tematu naszej cykliczności. W idealnym świecie dla kobiet mielibyśmy ułożone te treningi rzeczywiście mm. pod nasz cykl, ale to wymaga dużo też logistyki i przemyślenia tego. I tak sobie teraz myślę, jak nas słucham jednocześnie jako osoba trzecia, że właśnie czy w kontekście aktywności, czy w kontekście odżywiania, to są takie chyba dwa filary, które gdzieś tam naj, najbardziej nas absorbują z tych pozapracowych i może nie związanych ze snem tego jest bardzo dużo. Jak ktoś nie poświęca temu uwagi, albo jak ktoś nie ma do tego serca i nie jest to jego zajawka, to może czuć ogromne obciążenie. Jak sobie teraz ułożyć plan treningowy, żeby być zdrowym? Jak sobie ułożyć plan, żeby nie było, żeby być no zdrowym? No właśnie, może nie podchodźmy, do, nie podchodźmy do wszystkiego tak intelektualnie, wiesz? Ja też zawsze byłam królową przeintelektualizowania wszystkiego i nie byłam w stanie czuć swoich emocji a może to nie jest aż takie potrzebne, żebyśmy właśnie. I tak już jesteśmy tymi chomikami, który, które potrzebują koła, ale żeby może jakieś luzy też sobie dać. O czym... No tak, ale żeby dać sobie luzy, no. trzeba mieć jakąś bazę. Wiesz o co chodzi? To jest też to. No. Tak, no w sensie na pewno mi bardzo pomagało na początku, yy, w szczególności to, że mam trenerkę i że płacę za to i mam osobę, przed którą odpowiadam. Że to nie jest tak, że tak. jak nie przyjdę na zajęcia, to nikt nie zauważy, tylko jednak będzie osoba, która zauważyła, że ją wystawiłam, prawda? Więc y, to też musimy dopasować do etapu, na którym jesteśmy. I takie poczucie, y, dlatego też sporty grupowe są fajne, no bo umawiasz się już z no, kimś, no więc tak, no no nie widzisz ekipy. Dokładnie, więc poczucie odpowiedzialności. Więc y, kurde, ja mam, y, im dłużej żyję, takie poczucie, że to wszystko polega na takim Trochę oszukiwaniu swojego mózgu i jakieś wymyślaniu trików, żeby siebie ustawiać w ten sposób, żeby to wszystko działało. Nie? No bo trochę tak jest, wracając właśnie znowu do tego, że my jesteśmy oduczeni bycia w dyskomforcie, a jednak perspektywa wysiłku fizycznego, nawet tego, który lubimy, jest perspektywą dyskomfortu i im bardziej jesteśmy gdzieś tam obciążeni, przebodźcowani, tym bardziej nasz umysł będzie nam mówił, olej, ten ruch. W sensie, tak. jakby nie rób tego. I to właśnie myślę, że bardzo warto podkreślić, jak zazwyczaj, kiedy mam tą rozkminę, czy mam leżeć, czy mam biegać, to raczej mam biegać, bo wiem, że mam bardzo dużo energii i rzadko kiedy czuję się gorzej, rzadko kiedy mam takie poczucie, że w jakiś sposób zaatakowałam swoje ciało, tak, tylko zazwyczaj dlatego czuję ulgę. Ja polecam skupiać się na tym, jak czujemy się po aktywności. I tym się motywować, ponieważ podczas aktywności, przed aktywnością są te wszystkie myśli, jest to szukanie motywacji, która chyba nie istnieje i trudno ją naprawdę znaleźć. Tak, mówi się, że nie ma motywacji, jest po prostu jakaś dyscyplina, Dokładnie. którą trzeba sobie narzucić. E, więc rzeczywiście, jeżeli już mamy takie doświadczenia, że Zapamiętać tak świadomie. Na przykład y, mamy ciężki dzień, idziemy na zajęcia, wracamy z zajęć i nagle widzimy, że mamy dodatkową energię. To nie olewać tego, tylko tak zarejestrować to świadomie w głowie. Stworzyć tą ścieżkę neuronową. Ok, byłem zmęczony, poszedłem na wysiłek, czuję się lepiej. Dobra. To zwiększy naszą prawdopodobieństwo, że następnym razem, kiedy będziemy się zastanawiać na tej kanapie, czy iść, czy nie iść, przypomnimy sobie: No dobra, ale ostatnio, jak się źle czułem i poszedłem, to czułem się lepiej, czyli może rzeczywiście to zadziała. I w ogóle myślę, że właśnie wyrabianie tych nawyków trochę polega na tym, na takim świadomym łapaniu tych momentów, które są dla nas dobre, ale też na Wybaczaniu sobie nieidealnego wczoraj. Nawet jeżeli w szczególności, jeżeli jesteśmy osobami, które są perfekcjonistami i leczymy się z tego, ponieważ ja tak często miałam. Problem wynikający z tego, że na przykład wchodziłam już w jakąś rutynę, regularnie ćwiczyłam, zdrowo jadłam, i na przykład pojawił się taki dzień, kiedy miałam zły humor, i zjadłam paczkę chipsów i czekoladę, i nie poszłam na trening, i to mnie tak demotywowało, Demotywowało, ponieważ byłam tak rozczarowana sobą i tak się biczowałam za brak tej perfekcji, że rozwalało mi to kolejny tydzień, ponieważ miałam takie poczucie, że nie, teraz już wszystko zepsułaś, już byłaś taka regularna, już ci dobrze szło, a teraz po prostu jesteś beznadziejna. Więc dla mnie, budowanie z moją konstrukcją, budowanie nawyków, to jest nauka szybkiego wybaczania sobie za to, że jesteśmy ludźmi i że starzą się takie rzeczy. Oczywiście w idealnym świecie nie musiałabym sobie tego wybaczać, ponieważ to, że jednego dnia zjemy chipsy, to, to nie jest jak nic strasznego. Ale każdy pracuje z tym, co ma, i u mnie jednak były te negatywne emocje związane z tym wszystkim. Więc po pierwsze sztuka tego wybaczania sobie szybkiego i odpuszczania sobie szybkiego. A po drugie ta ścieżka neuronowa i przypominanie swojemu mózgowi, że: Ej, pamiętasz, to było dla ciebie dobre. Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że z drugiej strony spektrum, ja bym powiedziała, gdybym zrobiła jakiś, właśnie jakiś przypał, nazwijmy to, dnia poprzedniego, typu właśnie jakaś imprezka, późne jedzenie, drinki, coś, no to właśnie ta Automatyczna karo poszłaby na zajęcie następnego dnia dwa razy. Hmm. Więc tu odwrotnie, nie stwierdziłabym, że w ogóle kapitulacja, tylko bym stwierdziła, pocisnę raz dwa i to wyzeruję. Żadna z tych opcji, moi drodzy, nie jest zdrowa, bo nie. można też stwierdzić, było świetnie, dzisiaj odpocznę, bo jednak mnie to zmęczyło Dokładnie. i jakby nie ma to żadnego znaczenia. A druga rzecz jest taka, że ja na przykład pomimo tej dosyć wysokiej, mimo wszystko, motywacji, też mam tak bardzo często, że totalnie nie chce mi się. Wejść na zajęcia i znowu, tak jak powiedziałaś, z jednej strony motywuje mnie to, że jest to opłacone, że ktoś tam na mnie czeka, czy to jest trener, czy to jest osoba, z którą ćwiczę, czy to jest grupa. Znaczy, wiadomo, grupa i tak się wydarzy, ale jest mi po prostu szkoda pieniędzy, które na to włożyłam i tego, że na przykład ktoś mógłby w moje miejsce, moje miejsce zająć się na tej grupie, to też jest myślę ważny element. No i ale jesteś altruistką. Robię to dla dobra świata. <grym> Dokładnie. Wydaje mi się, że. Dla tej że osoby, której byś zajęła tak, miejsce. <grym> tak, to jest główna motywacja. <grym> I, I co? I też po prostu przypominam sobie o tym, że nigdy nie pożałowałam. No i to znowu truizm życia, ale taka jest prawda. Czy ktoś z nas pożałował, że poćwiczył? No, no, nie. no niech się zgłosi do nas. Truizm nie truizm, ale tak się nawet mówi, że przyjaźnie yy, pow Polegają czasami na tym, żeby powiedzieć sobie coś, o czym już wiemy. Tak. I w ogóle my tutaj nie odkrywamy y, jakichś nowych rzeczy, ale w ogóle w relacji ze samym sobą, zwykle. Dobrze wiemy, co jest dla nas dobre, co jest złe. Tak, no, dwie laski mówią, że poszły grać paletkami w czwórkę to tak, zmieniło ich życie. Słuchajcie, ale, ale tak było. Ale tak Czy było? to jest coś, czego nie wiedziałyśmy? No, tak, no, tak było. No. Możliwe, a może wiedziałyśmy? Właśnie, <laughs> może wiedziałam to, jak byłam mała, a potem zapomniałam, <laughs> bo zaczęłam zajmować się <laughs> rzeczami, które wydawały mi się być takie ważne. A na koniec tak. dnia czego potrzebujemy w naszym życiu? Zabawy i luzu. Hmm. A jeżeli można to robić jednocześnie, ruszając się, to myślę, że wtedy po prostu odhaczamy wszystkie boksy, więc jeszcze w dolinie produktywności jesteśmy po prostu mistrzami. Jezus, to dopiero Czyli jest jednak jesteś na ścieżce mistrzowskiej. Chciałam powiedzieć, to dopiero jest no. swojego mózgu. Pieśni z rzędu ćwiczę, nie żartuję. To teraz się wydurniam na maksa. Ale nie no, słuchajcie, ja głęboko wierzę, że każdy z nas musi sobie znaleźć po prostu jakiś system, który dla nas działa, tak. a to, co jest niepodważalnym faktem, to jest to, że każdy z nas musi... Się ruszać mm. i tyle. Tak. I też jest wartość w wydzieleniu y, się swoimi systemami, czyli trochę tym, co my dzisiaj robimy, różne doświadczenia, różne perspektywy, różne sposoby, różne reakcje na y, okoliczności, które nam się w życiu y, przydarzają. Ponieważ to daje trochę taką właśnie wolność, czyli wracamy do tej Kai, która czytała, że jak sportowiec biega, to się męczy. No naprawdę groundbreaking. Tak, albo w Ale, zimnej wodzie jest zimno. Wow. Do, albo w zimnej, zimnej wodzie jest zimno. Ale de facto y, dzieląc się tymi doświadczeniami, pokazujemy inne. Innym, hej, nie jesteś sama, nie jesteś sam, to nie jest Twoja wina, a my tak często żyjemy właśnie w przeświadczeniu, że coś jest naszą odpowiedzialnością i winą, a to jest zła motywacja, jeżeli wychodzimy od takiego poczucia, że właśnie niewystarczalności. I ja na przykład odnajduję się w historiach innych kobiet, w szczególności, i one dają mi niesamowitą siłę i taką motywację do, do działania. Tak, więc y, otaczajmy się właśnie różnymi historiami. Myślę, że tak. to jest to, jak mam wokół siebie, wiesz, osoby, które moja przyjaciółka Justyna wspomniana cię 50 tysięcy razy, y, poszła ze mną na reformer i powiedziała, że ona nie w ogóle najgorsze uczenie na świecie, kojarzy jej się z siłownią i że ona nie będzie na to chodzić. I super! Bo po, właśnie dzięki temu wiemy, że jeżeli pójdziesz na reformer i stwierdzisz, że to jest niefajne, to jest takich ludzi na pewno tysiące, jak tak. nie miliony, bo tych form ruchu jest bardzo dużo. I to dużo. nie znaczy, że jesteś słaba. Absolutnie nie. I że nie może zostać pirata z grą. Moja inna Ach. przyjaciółka uwielbia chodzić sama na siłkę i robić sobie te powtórzenia, układa sobie plan treningowy i to jest dla niej niesamowicie nie ja Nie mogłabym nigdy. Ja na samą myśl myślę sobie, tu bym już nawet ja wolała leżeć na kanapie. Ja i tak jestem już za dużo w swojej głowie, więc dodatkowe godziny tam spędzone, nie. nie. Kaja, powiedz mi, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś w swoim dzisiejszym orędziu O Boże, tak, co głosujcie powiedzieć? na mnie, błagam potrzebuję waszych głosów. Wiesz co, myślę, że dużo było dzisiaj o wymianie energii i ja jestem bardzo wdzięczna, że my mogłyśmy ją dzisiaj wymienić i tak jak przyjemne jest odbijanie piłeczki na korcie wpadła, tak przyjemne było odbijanie naszych perspektyw. No powiem ci, że spłętowałaś to iście telewizyjnie. Starałam się. Bardzo ci, ci dziękuję, a ja ym, nie powiedziałam o tym jak wygląda moje ćwiczenie w ciągu tygodnia, ale zrobiła ten film na YouTubie, ha! Jeszcze się zrobiłaś tak, sobie plag, YouTube. A. Tak. Zrobiłam sobie plag. to jest też, jak dużo osób słucha tego na YouTubie, więc na YouTubie jest też wersja wideo, ale Spotify też jest wersja wideo, więc nie ma znaczenia. To nie miało, to nie miało być plag. To miało być bardziej o tym, że wiem, że miałam o tym też powiedzieć, ale już yy, kończy nam się powoli czas, i myślę, że to warto na osobny, na osobny film zostawić, bo i tutaj tym zakończę, ja eksploruję teraz, o jakiej porze najlepiej mi się ćwiczy. I wiem, że dla większości ludzi pewnie jest to zupełnie inna sytuacja, bo jeżeli jesteś w pracy przez cały dzień, to masz ograniczone okna, ale jakby przez to, że mogę sobie łożyć ten dzień tak, jak, tak jak chcę, to... Y Szukam i zastanawiam się, i też pytam ludzi, co jest właśnie w kontekście kobiecych hormonów, czy poziomu kortyzolu, co jest dla nas lepsze. I na przykład, właśnie jeżeli mamy do wyboru przed pracą, czy po pracy, to co wybrać, na przykład w której fazie cyklu, więc jakby zostawiam takie otwarte gdzieś tam temat, wiesz, z wielokropkiem, bo, bo próbuję rozwikłać różne, właśnie różne Super. kobiece zagadki obecnie. Wkręciłam się w taki tryb w ostatnich miesiącach przez pobyt w Australii, gdzie po prostu wstawałam rano i leciałam na zajęcia. Grupowe, ale to mi na przykład odebrało taki mój spokojny poranek, który mnie bardzo gdzieś tam wyciszał i regulował. Nawet to pierwsze pół godziny takiego, wiesz, nawet czy jakiejś medytacji po prostu takiego slow startu dnia. I zaczynam zastanawiać się, czy właśnie wplatanie tych ćwiczeń o innych porach nie byłoby dla mnie cenniejsze, więc będę to eksplorowała i mam nadzieję, że wrócę z, z, czymś, z czymś mądrym. Więc powiedz mi na koniec, czy ty masz jakieś swoje pory, które są dla ciebie najlepsze, gdzie czujesz, że masz najwięcej energii, albo takie, które ci się nie sprawdziły, bo było właśnie, nie wiem, za wcześnie, za późno, źle wpływały na twój sen, albo ci cień. Miałam próby chodzenia na crossfit o 6:10 i 6:30. Udało mi się to kilka razy w życiu. <laughs> 6 o w nocy. <laughs> tak, o 6 w nocy. W nocy. <laughs> w nocy masz rację. Zajęcia tańca mam zwykle dość późno wieczorem. Wydaje mi się, że ciekawym eksperymentem to, to wrzucam Ci, byłoby pójście na zajęcia w momencie takiego największego kraszu energetycznego. Każdy ma w innym miejscu, ale wydaje mi się, że takie wspólne doświadczenie to jest koło godziny 16. Tak. E, no, więc 15, jeżeli wracamy 16. z zajęć e, z większą ilością energii, to może wtedy. E, ja testuję o różnych godzinach i tak jak mówię zależy od dnia, zależy od testowania, um, odsłuchania swojego ciała. I yy, yy, nie mam na to odpowiedzi, ale z chęcią obejrzę Twój film, żeby więcej oh, się dowiedzieć. Dziękuję ci bardzo. A, jeżeli nasi słuchacze mają odpowiedzi na to, o jakich porach jest najlepiej ćwiczyć i jakiś przemieszczalny temat, albo jakieś źródła informacji, jakby co jest dla nas dobre, to dajcie znać. Ja bardzo jestem tym tematem zajawiona, bo ten ruch, okej, okay, jest zdrowy, ale on też musi nam służyć, a jak wiemy, Powtórzę to, badania na temat zdrowia są w 99% wykonane na facetach, więc do końca nie wiemy, jaki ruch służy kobietom. Także mam nadzieję, że przy kolejnym naszym spotkaniu tak. to będzie już jasne i zaczniemy odkrywać sekrety Kobiecego no. zdrowia i kobiecego. Mam dobrego nadzieję, życia. że będzie kolejne spotkanie, ponieważ mało jest takich gadów, z którymi można tak piłeczkę podbijać, więc zawsze jest dla Polecam mnie to ogromna, się. To była ogromna przyjemność. Kaja. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzach, to nas zmotywuje, żeby na no, ścieżce ścieżkę. No, znaczy, jako że ja nie się potrzebuję się motywacji, to <laughs> <A> no, <laughs> ja już jestem zmotywowana. Dobrze, ale, więc ale to półtorej godziny minęło mi jak pięć minut stałam. Dziękuję Ci bardzo, Dziękuję. To, było, to było przewspaniałe. Idziemy, idziemy się poruszać razem. Tak, na spacerek. Do usłyszenia. do usłyszenia. Dziękuję Bankowi Millennium za partnerstwo nad odcinkiem. Po szczegóły dotyczące promocji i konta Mój Biznes z kartą debetową Visa zajrzyj do opisu. Dziękuję za wysłuchanie serii Na Dwa Głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.